Ale no, gdzie się ta rozmowa zaczyna? W której minucie? Od początku? Oni godzinę gadają? Aha, inny film, a weź daj inny film. Przecież to jest jeszcze dłuższe. Przecież to trwa 1,5 godziny. Ja na to będę reagował 3. Nie no. Słuchaj, Fragment. mógłbyś. Już wszystko jest live, tak? Tak. Dobra, no Karol jestem. Chyba widzieliście, kim jestem. Kiszak was mi przedstawił, pokazując mój materiał. Tak się. Mam do ciebie prośbę, czy mógłbyś pozdrowić moją ulubioną markę Coca-Colę? Pozdrawiam Coca-Colę. Ty, a piłeś to nowe? Kofola, czy coś takiego? Piłeś to? Chłopie, nie pij. Składa, że zapoznałem się z tą analizą, żeby być bardziej gotowym. No i mam swoje wnioski z tego płynące, ale to może na początku. Dobra, fragment, bo jest to ciekawe i Dance to też poleca. No to dawaj, chcesz zacząć? Tak. Chcę się na początku, żeby rozpocząć tę dyskusję, trochę usystematyzować, bo chciałbym spytać, czy ta ludologia w twoim wydaniu jest na ten moment rzeczywiście memem? Bo przez pierwszą połowę, no nie połowę, ty przez pierwsze 30% materiału, kiedy rzeczywiście mogłeś uznać, że wiruje wokół ciebie jako osoby, wtedy mogłeś uznać, że troszeczkę przesadzam, czy coś w tym stylu, ale wtedy jednak doszliśmy do wniosku, że ludologia jest memem. Ty też tak powiedziałeś, ludologia tutaj jest bardziej żartem, nie żadnym pretekstem i tak Śmieszy mnie, dalej. ogólnie określona ludologia, tak. Tak, ale potem 70% kolejne materiału, kiedy on. Ty, to słowo ludolog, ile ma lat ogólnie? Bo to nie, to jest niby związane coś z grami, ale jak to powstało? Z których lat to jest? Bo przecież to jest niemożliwe, że to wymyślali w dzisiejszych czasach takie z dupy słowo. Bardziej stawią na teorię, twoim Jasne, że wiem, do czego zdaniem. pijesz. Dokładnie ci to wytłumaczę. Dobrze, ale to jeszcze dokończę pytanie, jeśli mogę. Po prostu zacząłeś rywalizować, bardziej kontestować. Ludologia to nauka o grach, w sensie grach typu Berek? Co ty pieprzysz? To nic nie mam wspólnego z grami komputerowymi? To ludologia, to pierwszy raz użyli w chłopach? Tej książce? Chłopi? Wszystko, co ja pokazuję, każdą To pasuje ludologia do chłopów, nie? treść książki, a nawet tytuły rozdziałów w książce, nie zapoznając się z nimi. Tak naprawdę formułując monologi o charakterze, no nie powiem ludologicznym, więc zastanawiam się w takim razie, po jakiej stronie ty się opowiadasz w końcu. Już ci Karol to dokładnie wytłumaczy. Słuchaj, to jak oglądasz mój materiał, na pewno jesteś świadomy tego, że w ogóle mi się nie podoba używanie terminu ludologia, czegoś, co jest związane z ludosem, z grą, która nie ma nic wspólnego z grami komputerowymi. Używam tego terminu przyśmiewczo, prawda? Jesteś świadomy tego. Tak, Nie, niemniej oczywiście, jednak. powtarzam. Czyli to nie ma nic wspólnego z gra. Czekaj, nie ogarniam. Ej, no, to raczej to jest to, co mi szota wysyłałeś, tylko że trwa godzina, się okazało. Kilka razy w filmie. Ogół ludologii jest zdefiniowany, nawet słownikowo, przez co jesteśmy w stanie mniej więcej określić, co może być tą ludologią. Więc sam fakt, że ja powiedzmy nie zgadzam się z pewnymi stwierdzeniami, nie znaczy, że jestem w pozycji mówienia, że ludologia jest czymś zupełnie innym. Więc jeżeli mówimy o czymś, co rzekomo, słownikowo Fangotan. będzie tą daną ludologią, prawda? To mogę określić, że dane działania tyczą się Nie ludologii, ale skradam się. no nie muszę jej akceptować. Szybki skrót, długa i nudna dyskusja, każdy ciągnie w swoją stronę. No, czyli zwykła dyskusja, tak? Dwóch stron, z której to ty masz wyciągnąć wniosek. To jest debata. Właśnie dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje. Dobrze, ale nie akceptowałeś tak naprawdę żadnego źródła podanego, mimo że to były źródła podstawowe. Tak naprawdę zastanawiałeś się, dlaczego podaję źródła, Karol, ale które poczekaj, nie są wiesz co, związane bo. z grami wideo, ale nie, Bo w sensie, teraz. jak już dajmy sobie tutaj przestrzeń na rozmowę, żebyś też Okej. Okay. wychodził. Ja jestem u ciebie, więc tak naprawdę i tak jestem na pozycji straconej, więc przynajmniej mnie nie przerywaj, proszę. Znaczy sam w nią wszedłeś, nie? Bądź tego świadomy. Tak, wszedłem tutaj i dlatego chciałbym rozmawiać na, powiedzmy, tych równych warunkach, tak? Jasne. Niech, dobra. I bardzo często wspominałeś w tym materiale, że to nadal nie jest związane z grą wideo. Po co mi ta ludolo. Wniosek dyskusji jest taki: ja mam dyplom, mogę używać słowa ludolog, ty nie masz, nie możesz. Aha, czyli to jest walka o ten, o dyplomy. To już kiedyś mędrzec, twórca polskiego internetu Testowiron powiedział, ile znaczą dyplomy w realnym świecie. Obejrzyj ten film, ten wykład o życiu prawdziwym. Logia, skoro ona mówi o rzeczach już zamierzchłych, już archaicznych. I tutaj chciałbym ci od razu odpowiedzieć na ten zarzut. Całkowicie wydaje mi się, że sensownie. Systematyka, sposób badań aktualnie gier wideo, tego groznactwa, tak? Powiedzmy, że groznactwa, czyli po prostu silnie zakorzenionego współcześnie w grach wideo, wykorzystuje terminologię, którą stosował choćby właśnie Huizinga. Bardzo mocno opiera się na tych frazach typu reguły, współzawodnictwo, to wszystko. Walka to jest walka o definicję, jak godzina to Są trwa. fundamenty spójne i wspólne, Możesz podać zarówno dla gier przykład czegoś planszowych. takiego? Tak, chociażby otwarłem sobie właśnie rozdział o Call of Duty i Doomie, który o co skrytykowałeś. I w nim padają chociażby wielokrotnie frazę reguły, Witam, które sernik. Huizinga.
Sarnina, witam. Mocno właśnie propsował jako tę podstawę, jedną z czterech podstaw gier wideo. I tam za przykład chociażby przestrzeń Call of Duty. Czyli mieli szerszy spektrum, o czym gadamy, to podaj te tak. podstawy gier wideo według Heisinga. Półzawodnictwo to jest numer jeden. Mhm. Numer serii. Dwa to są reguły. Numer serii. Trzy to jest cel. Serii. No i teraz właśnie mówimy o numerze cztery. Czyli kiedy? Call of Duty, czyli rola rola przestrzeni i czasu w grach wideo. Call of Duty jest tunelowe, tak? Korytarzowe. Wędrujesz w nim od punktu A do punktu B. Po twojej drodze pojawiają się wrogowie, pojawiają się cutscenki, pojawiają się tak naprawdę elementy interaktywne. Ten Heising to typ z Holandii, który w 34 teorię zrobił o ludologii? Heising? Jak się on pisze w ogóle? Nie wiem, jak go wpisać, gdzie go znaleźć. Heising ludologia. Jest ludologia. A gdzie jest ten Heisenberg? Johann Heising. No jest taki, rzeczywiście. W 45 umarł. Przypadek? Nie no, z Holandii to go nie... tego. Tu jest gdzieś napisane o tej ludologii, bo nie chce mi się tego czytać. Ale co to za różnica? Chłop, w 45 to wiesz jakie gry były? To nie by to były gry takie jak Call of Duty, tylko IRL i jeszcze na ludziach, którzy broni nie mieli stosowane. No, także nie najlepsze rzeczy do badań. Które nie są na żadnych pobocznych odnogach, to też nie jest otwarty świat, więc tunelowa struktura tej gry, która jest z definicji regułą. Regułą gry Call of Duty jest to, że poruszasz się po tunelowych lokacjach, stanowi i wpływa na narracyjne postrzeganie tej przestrzeni i czasu. Bo ty jesteś tak naprawdę wrzucony w jej wydarzeń, ty zawsze musisz doświadczyć tych cutscenek tak, jak gra cię do tego przygotowuje. To nie jest tak, że ty możesz sobie wybrać, kiedy wejść z nimi w interakcję. Tak naprawdę oglądasz spektakl, oglądasz film, tylko interaktywny. I tutaj to jest ta podstawa, nie? Czyli reguła. Ale wiesz, że w przypadku gier komputerowych mówimy tu, no nie mamy gier, które się piszą same i zawsze będziemy mówili tutaj o odegraniu konkretnego spektaklu, tylko ewentualnie w różnej kolejności w przypadku gier otwartych. Dokładnie, ale chodzi o rodzaj tego spektaklu. Ten spektakl może być predefiniowany, tak? Możesz obserwować wydarzenia... Nie zawsze jest predefiniowany w grach nie zawsze, dlatego to jest właśnie rodzaj. Może być predefiniowany, ale może być właśnie spektakl, tak jak w grach RPG. Tak jak w grach RPG właśnie chodzi o to, żeby odtwarzać swoją rolę, tak? Żeby podejmować własne decyzje, żeby czuć, że ta ścieżka, którą ja aktualnie poczekaj, toczę... Poczekaj, czyli ty mówisz o różnicy mnogości wyborów, tak? Dokładnie. Okay. I to też jest zasada, nie? Jakby ale nadal rodzaj świata, który... Ale zobacz, rodzaj... nadal w takim wypadku odtwarzasz predefiniowany wybór. Ale o co oni się teraz kłócą? Ponieważ jest to sporządzone przez twórcę, tak? Nie mówimy nie tutaj zawsze, o grach pełni otwartych, ponieważ nie mamy zapominasz, tak. Że jeszcze o grach proceduralnych, w których tak naprawdę to, z czym my mamy do czynienia, jest pewnego rodzaju wyliczeniem, tak? Nie zawsze twórca przewidzi to, co widzimy w grach proceduralnych, ale powiedzmy, daje temu algorytmowi narzędzia, aby nas jakkolwiek zaskoczyć. I tutaj już nie zawsze to jest predefiniowane. Jasne, to jest finia jedyne. No i jak to się może? Na przykład Minecrafta można do tego zastosować. Dokładnie. To wszystko jest w ramach, to wszystko działa w ramach reguł. Rodzaj świata, czy on jest otwarty, czy tunelowy. Tutaj mówimy o pewnego rodzaju regułach. To, czy my możemy strzelić, czy możemy strzelać, czy możemy bić się wręcz, nie? To wszystko są podstawowe reguły. I poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że tych reguł, gdyby nie książka w 38 roku, to nie dałoby się zdefiniować? Gdyby nie 38 Holender powiedział ludolog, to by nie było gotika, widzowie. Niestety. Gotik by nie istniał. Oczywiście, że się dało, tylko ktoś to musiał zapisać. Jakby nie trochę nie rozumiem tego podejścia. To dobra, bo to powiedz mi, Karol, wytłumacz mi jedną rzecz. Ja nie znam tej książki, potrafię definiować. Ty, ale kto, że ktoś wymyśli definicję na ten temat? Najprostszy przykład. Są techniki manipulacji różne i możesz manipulować kogoś nieświadomie, nie będąc świadomym, że istnieje coś takiego jak jakaś technika manipulacji. I to, że ktoś wymyślił definicję, nie znaczy, że w tym momencie i stworzył coś takiego, tylko po prostu nazwał rzecz, która zawsze istniała. Więc to jest jakieś pieprzenie, jakieś definicje. Jak definicje są po to, żeby rzecz, która już istnieje, po prostu zdefiniować, żeby łatwiej się o tym mówiło i żeby łatwiej zgłębiać konkretną wiedzę. Co to ma jedno do drugiego? To nic nie daje poza tym, że to jest definicja słowa jakiegoś. Co to za pieprzenie? Te rzeczy. Nie znam tych prac. Ile jest płci? Które ty przywołujesz? Jak to jest możliwe? No bo nie znasz ich, ponieważ żeby je znać, no to trzeba rzeczywiście interesować się ludologią, ale to jest naturalne. My wiemy, że gry mają zasady. No właśnie, to jest naturalne. Ale
No wiesz, ja na przykład do niedawna nie wiedziałem o tym, że już pewnego rodzaju, że te zasady były ustalane nie tylko dekady, ale wieki temu, że tak naprawdę, jeśli spojrzysz na tę umowę, którą podałem jako przykład, że mowa, rozmawianie ze sobą rządzi się swoimi zasadami i to kiedyś można było uznawać za mowę, co dzisiaj jest lekko absurdalne, nie będziemy mówić, że mowa jest zabawą, że mowa jest grą, ale pewnego rodzaju czynności podstawowe, takie czy podstawowe człowieka, one wpływają na to, że dzisiaj możemy mówić o grach wideo, które... Ale to jest nadal to samo, co mówię, to, że ktoś zdefiniował te rzeczy, nie znaczy, że one... nabrały innego sensu niż miały wcześniej albo mają teraz. To, że ktoś coś nazwie, nie znaczy, że to się jakoś bardzo zmienia. Po prostu to jest rzecz nazwana i tyle. To pieprzenie takie o niczym. To są efektem jakiegoś działania, jakichś bardziej skomplikowanych procesów, ale one u swojej podstawy są przecież tym, co robiliśmy w prehistorii, czyli rzucanie kamieniami, tak? Czy chociażby komunikowanie się ze sobą. Jakby o tym nie trzeba wiedzieć, ale po to jest nauka, to jest taka podstawa naukowa groznawstwa, czy też każdej innej dziedziny nauki. Trzeba mieć tę podstawę, żeby móc dalej badać. A to badanie wydaje mi się, że jest przez ciebie trochę właśnie dewaluowane. To jak ja na przykład, stary, potrafię zrobić recenzję gry bez świadomości tego? Mi to wytłumacz, bo nie rozumiem, nadal. Ale to ci nawet powiedziałem materiale. To jest tak zwany walka światów między światem teoretycznym, gdzie ktoś uczy się na pałę, na blachę definicji, a poza tym nie rozumie, i światem praktycznym, gdzie ktoś po prostu ma w dupie teoretyczne formułki i robi to. I tyle. I już rozumiem, na czym polega ta drama. 7 minut wystarczyło. Ludologia nie jest publicystyką. Może, to tak samo jak zarzuciłeś mi, że napisałem recenzję chyba Banishers i porównałem tam system walki do mięsistości God of War'a. Wiesz, na matematyce też miałeś, bo ja to pamiętam. Wielkie definicje. Coś oznacza to, coś oznacza to, coś oznacza to, a potem działanie. 2 plus 2. I 4 strony na temat, co wszystko oznacza. I czy ty musisz się tej teorii uczyć, żeby wiedzieć, ile to jest 2 plus 2? No nie, właśnie nie musisz. Ta teoria jest zrobiona, no właśnie, tak jak w tej ludologii pewnie, bo ktoś chciał opisać, chociaż nawet, to nie ma nawet sensu, jeżeli to powstało w 40 którymś roku, to nie ma nic wspólnego z grami komputerowymi, tak? I spytałeś się, co to jest za ludologiczny, czemu to w ogóle nie brzmi ludologiczne? No dlatego, że recenzja i ludologia, to jakby publicystyka i ludologia, to są dwa osobne działy. I choć w publicystyce tak. Możemy mieć jakieś, powiedzmy, Goku, trendy, no. Czy takie akcenty ludologiczne. Oglądałem Gucio versus Mamon, piękne. Przekazie. W ludologii witam, działa to zupełnie Sabonek. Inaczej. Czyli na przykład tworzenie popularne naukowe. Najlepsze płcie, wojownik barbarzyńca. Treści ludologicznych jest niemożliwe, kapłanka. To chcesz mi powiedzieć? Bo ludologia nie. To jest stricte nauka. Treści popularno-naukowe są o wiele ciekawszym zagadnieniem, bo one łączą właśnie tę publicystykę z naukowością, tak? Ale jeżeli zauważysz sobie... No wtedy mówimy o znamionach publicystyki, to wtedy to nie jest ludologia. Ale czy recenzja to jest tekst popularno-naukowy? Ale nie mówię, nie powiedziałem tego. No pytam się po prostu. Ale właśnie, no bo spytałeś się, dlaczego w recenzji nie zawierają tego rodzaju elementów, a następnie spytałeś o teksty popularno-naukowe. Tak, teksty popularno-naukowe... Tak, będę grał w plecaki w piątek, pewnie z 20 godzin stream będzie trwał. Kraju, ludologii i publicystyki. Czy ludologii, no naukowość i publicystyki. I kto tą naukowe... granicę ustala? Witam, Kremin. A kto ma ustalać? To jest wszystko, tak jak większość rzeczy w naszych epokach, czy w współczesnej epoce, to jest bardzo umowne, naturalne. Dokładnie. Ktoś kiedyś nakręcił sobie materiał na YouTube, który wykorzystywał naukowe źródła. Zgadzasz się, ale tutaj starasz się za bardzo to podprowadzić. Jakby Karol, zobacz, ty tutaj wychodzisz z argumentem, że to nie jest publicystyka, po czym ja ci zadaję pytanie, to kto to ustala, kiedy ludologia jest ludologią, kiedy ludologia nie jest ludologią? Czekaj, co ty mówisz? Poczekaj, aż na co wie Dwal Rembaju rasistą? Czemu? Ja go lubię, oglądam go. On fajne filmy ma. Ale ty dalej kręcisz się, no, wszystko, to ja też jestem rasistą, ale nie jestem, jak coś, to do Twitcha mówię. Zmieniłem temat już, Karol. I wiesz, ja zapytałem na początku recenzję twoją, a potem zapytałem o tą publicystykę. Ale jaka umowność? Recenzja ma swoją definicję. Tekst popularno-naukowy ma swoją definicję. Chodzi o to, że to kiedyś musiało powstać po raz pierwszy, ale to nie jest tak, że to nie jest usystematyzowane. My jesteśmy w stanie rozróżnić definicyjnie recenzję od artykułu publicystycznego, czy tam materiału popularno-naukowego i od, powiedzmy, jakiegoś wypracowania. Ale to jest kłócenie się o nazwy, o nazewnictwo. To nie ma nic wspólnego. Co to ma do czegokolwiek? Chodzi zawsze o sens. A nie o to, jak sobie coś nazwiesz. To jest taka kłótnia o nic. Ludologicznego, okay, dobra, to poczekaj, Karol, to zaraz do tego przejdziemy, ale ja bym chciał zacząć w ogóle tą rozmowę, bo tutaj się już w ogóle rozgadaliśmy o tak jakby tym korzeniu, ale mnie bardzo ciekawi w ogóle początek, no nie? Bo tutaj na początku w tym twoim materiale ty zamieściłeś kilka moich klipów, żeby pokazać, jak wygląda mój content i nie wydaje ci się, że stricte z pozycji dziennikarza, jakim jesteś, ponieważ mianujesz się dziennikarzem, pracujesz jako dziennikarz, dopuściłeś się tutaj moją ulubioną VTuberkę, pokazania jednej strony. Nie, VTuber? To się tak nazywało? Już dawno tego nie używałem.
pokazania pełnego spektrum, tylko po to, by pasowało to bardziej pod twoją tezę? No. Nie, wydaje mi się, że źle to odebrałeś, bo tak naprawdę, jeśli spojrzysz na feedback tego materiału, tam udzielali się jeszcze przed dzisiejszą twoją analizą również twoi widzowie. Jest czekaj, jaki feedback? Ten u ciebie na Twitterze, że fajnie, że wreszcie mnie wyjaśniłeś, ten feedback u mnie na YouTube. Okay. Ale ogólnie to, dużo ludzi denerwuje, zauważyłem Kiszek. Nie wiem czemu, bo mnie nie denerwuje, ja lubię go posłuchać. Ale dużo ludzi denerwuje i czeka, aż mu się noga potknie. I nie, nawet jak mu się noga nie potknie, to i tak cisną, że w końcu go ktoś dojechał. To jest dziwne dla mnie. Czemu tak jest? Czemu aż tyle ludzi tak go traktuje? Bo nie rozumiem. Witam, Anon. Czekaj, to nie sprzątanie? Czekaj, co? Witam. Dzieje się u mnie na Twitterze, nie różni się tak naprawdę od tego, co dzieje się u ciebie na czacie, więc wyciąganie takich, powiedzmy, głosów innych ludzi, chyba którzy tak, mają kolejne obraźliwe stosunki do drugiej osoby, wydaje mi się, że tutaj jest nie na miejscu, bo dobrze wiesz, że i twój czat, i u mnie na Twitterze dzieją się różne rzeczy niezależne od nas, tak? Ale feedback jest prosty. Tutaj znaczy nie do końca niezależne, no wiesz, jako twórcy internetowi jesteśmy w stanie nimi w pewnym stopniu. To do tego robię wielki test PIF, jest Imperator, Romper Extreme. Teraz robisz i oglądasz streama? No to pisz oceny każdego, jak się napijesz. Zarządzasz, tak, dlatego nawet mam przygotowany specjalny argument na późniejszą fazę dyskusji, czyli odpowiedzialność treści. Jeżeli będziesz chciał do tego wrócić, to chętnie o tym porozmawiam. Ale feedback polegał na tym, szczególnie no tak, twoich widzów, że materiał jest jak najbardziej uczciwy i merytoryczny. Serio. Niektórzy tylko zastanawiali się, po co tak naprawdę ty w nim się znalazłeś. Ale ty, Kiszak, byłeś tak naprawdę punktem wyjściowym tego materiału. Że to nie jest tak, że ja mam ból dupy, że ktoś mówi ludologia, a ludologiem nie jest, to się wyświetla na YouTube. Mogłeś tak to odebrać, proszę bardzo. Większość osób tak tego nie odebrała. Tutaj chodzi o nie tylko deficyt materiału. Ale co to w ogóle znaczy, że ktoś jest ludologiem? To jest jakieś absurdalne słownictwo. To jest coś jak profesor na jakimś uniwersytecie? Taki mniej więcej tytuł? Co to w dupę jest? Większość osób tak odebrało, bo no nie jesteś w stanie tego zmierzyć obecnie, prawda? Znaczy, no większość widzów, tak? Ale co ty gadasz, Anon? Pij i pisz jednocześnie. Jakby też trzeba pamiętać o tym, że twoja analiza... Nie wiem, jak chcesz, ja mogę dać jakąś ankietę, czy odebrali to jako ból dupy. Ale to nie ma żadnego znaczenia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Myślałem, że już ludzie to otworzyli oczy, zwłaszcza w takich tematach, gdzie wiedza zero-jedynkowa się nie liczy, a bardziej jak ty na to patrzysz, twoja opinia i tak dalej. Przecież na przykład w porównaniu można łatwo to porównać do aktorów, gdzie są szkoły aktorskie, a są ludzie, którzy bez szkół aktorskich są już genialni w tym, jak odgrywają role. I to jest bardzo podobne. Nie trzeba chodzić na jakieś studia, jeżeli jest coś takiego jak nauka ludologii, bo nie wiem, czy coś takiego jest, żeby dobrze oceniać gry. To jest bez sensu. Chyba, żeby najlepiej, jak można oceniać gry, to po prostu mieć duże doświadczenie z grami. I wtedy możesz łatwo odróżnić gówno od czegoś dobrego. Chyba jak najlepsza metoda, praktyczna. To jest część mojego czatu, no właśnie. No dokładnie, no tak. Ale ja kanar to moja rola życia. Chodzi z założenia, że u ciebie na kanale to zostało dobrze odebrane, prawda? Ale ja nie mam fanbase'u na swoim kanale, on jest malutki. Ostatnio spotkałem kobietę, co mówiła, że chodzi na studia, żeby zostać influencerem. To dziennikarstwo pewnie. Liczba wyświetleń o wiele bardziej... I fame MMA wywiady robić. Wyższa liczba moich subskrybentów. Także naprawdę to są opinie ludzi czyli z różnych środowisk. Czyli uważasz, że widzów... ludzie, którzy mogą być, powiedzmy, negatywnie nastawieni do mojej osoby, nie będzie przyciągał ten materiał? Prawda. No oczywiście, że będzie. Ale ja widzę, ale ja mówię tutaj o opiniach ludzi, którzy ciebie oglądają, którzy cię lubią, a komplementują mój materiał ze względu na to, że jednak nie uciekł on w tanią sensację, nie uciekł on w wojnę no na dobra, morze. No dobra, to ja ci zadam proste rozumiem, pytanie, dlaczego okay? Żebyśmy się tutaj nie masali. Karol, powiedz mi, dlaczego przedstawiając to w kontekście tej ludologii, czym ludologia jest, czym ludologia nie jest, na przykład nie odwołałeś się do rzeczy albo nie napisałeś do mnie, czy może na przykład chciałbym się czymś pochwalić, okay, czy może na przykład zrobiłem coś, co mogłoby zostać uznane za ludologiczne przez pewne grono. Dlaczego uniknąłeś tego? Ale ja nie umniejszam twojej twórczości. Pada nawet zdanie w tym materiale, w którym ja cytuję. Ale nie, ja zadaję inne pytanie. Czemu nic takiego nie zamieściłeś po prostu? Uważaj, że byłoby to nierzeczowe, niepotrzebne przedstawienie takiej perspektywy? Ale ja uważam, że ty nie masz materiałów ludologicznie zaangażowanych. Masz głębokie analizy, które jednak ludologicznymi nazwać nie można. Okay, sam dlaczego? Powiedziałeś, bardzo mocno trzymasz się stricte mechaniki, tak? Różnych mechanizmów gier.
To jest właśnie argument, który wydaje mi się ciekawy do poruszenia właśnie pod kątem naukowym, że jeśli spojrzysz na te wszystkie nauki typu, które mają ten sufiks znawstwo, czyli filmoznawstwo, groznawstwo, czy też muzykologia, teatrologia, one zauważają formę, czyli zauważają w grach... Ciekawe do poruszenia właśnie pod kątem naukowym, że jeśli spojrzysz na te wszystkie nauki typu, które mają ten... sufiks znawstwo, czyli filmoznawstwo, groznawstwo, czy też muzykologia, teatrologia. One zauważają formę. Ale nie wiem, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Jak słyszę takie zauważają rzeczy. W grach mechanikę, w filmach długie ujęcia, ale nie poruszają ich tylko w takich w suchym per se. Nie mówią o długich ujęciach jak o długich ujęciach. Nie. One mówią o długich ujęciach, następnie starają się usadowić w jakimś kontekście społecznym. Na przykład długie ujęcia w Johnie Wicku budują, powiedzmy, tę konwencję wysokooktanowego kina akcji, która przyciąga widza do ekranu. Albo powiedzmy długie ujęcia, może nie długie ujęcia, ale... No ale to trzeba iść na studia, żeby wiedzieć, co robią te długie ujęcia w Johnie Wicku i czemu John Wick... Film akcji różni się od miliona wszystkich filmów akcji, które powstają w dzisiejszych czasach? Trzeba na studia chodzić, żeby to zauważyć tupę gołym okiem? Montaż równoległy w danym filmie nie jest tam tylko po to, żeby był widowiskowy, ale żeby równocześnie zarysować jakieś dwa wątki. Nie, no to jest dziwne. Zwłaszcza w takich, powiedzmy, naukach miękkich, jeżeli naukami można to nazwać, takich artystycznych. To dyplom to jest trochę takie... To nie ma do końca znaczenia. W takich przypadkach przecież. Więc no, doczepianie się do tego, czy ty chodziłeś na studia z czegoś takiego, więc dlatego możesz się na to wypowiadać, jest bez sensu. To nie jest fizyka w dupę kwantowa, gdzie bez konkretnej wiedzy wyuczonej ciężko się na to wypowiadać i w ogóle to zrozumieć. Więc to takie po nic to. Postaci i dzięki temu trzymać uwagę widza. To jest jednak szukanie tych kontekstów wyżej. Ty jednak, jeżeli omawiasz mechaniki, swoją drogą niektóre omawiasz... Być pyta, kiedy Wiedźmin, powiedz widzowi, że no... Głęboko, ale jeśli omawiasz, to trzymasz się jednak... Dyplom z muzyki, zero płyt sprzedanych. No, ale też popularna muzyka jest czymś innym trochę. Nie wiem, czy nawet czegoś takiego uczą na takich studiach. Ale wiesz, no... No to jest ogólnie te artystyczne rzeczy i to, że ich uczą na studiach, no jest takie, wiesz, no bo to nie daje to efektu takiego, jakbyś myślał, że da. Przecież ile ludzi kończy szkoły teatralne, a potem ilu zostaje aktorami, reżyserami i tak dalej. No właśnie, no. McDonaldzie możesz spotkać się, zapytać. Tak, tego, czy animacja ataku trzyma się jakiś tam klatek na sekundę, czy czegokolwiek. Patrzę to bardzo sucho, bardzo szczegółowo, ale jednak nie bawisz się w te relacje. Ale przecież teraz też powstają szkoły influencerów. Przecież są kursy influencerów i tak dalej. To jest dla mnie naciąganie ludzi. Niestety. Tu się liczy tylko praktyka, bo tutaj twoim odbiorcą jest widz, który patrzy tylko na efekt ostateczny, a nie myśli o tym, czy ty dumałeś w Tybecie i ci kapała na głowę jakaś kropla w dupę z jakiejś skały lodowatej wody. Nikt o tym nie myśli. Każdy patrzy na efekt ostateczny i tylko to się liczy dla widza. Więc po co im tych rzeczy uczą? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo tu się liczy tylko praktyka. Mechaniką, a gameplayem, mechaniką, a fabułą, przepraszam, które... I wiesz, to potem na przykład jak masz aktorów znanych, no to wiadomo, że oni są na tyle znani, że wszystko wokół nich jest ciekawe i wiesz, jak pytać potem, jaka jest dieta do filmu, jak się przygotowywałeś, no ale oni już są znani, więc nie muszą się wybić. Także to też takie, no. Kiedy otworzysz szkołę karate i szkołę reaktorów? O, szkołka reaktorów. Zapisałbyś się? Są niezbędne w znawstwie, w groznawstwie. Niezbędne, serio. Okej. Okay. Nie robię tego. Ale no bo jeśli nawet spojrzysz na definicję... Nie, no powiedz mi, nie robię tego, tak? Dziękuję za 51 lat, PZ. Witam. Widziałem, jak Gucio się z Mamonem bija. Piękne. Chcesz mi pokazać teraz jakiś film? No dobrze, pokaż mi film. Nie, to dlatego pytam, no. Skoro tak, no, ale mówisz, jestem, że tak nie dobrze, jest. Dobrze, to w takim razie. Byłbym wykładowcą w szkole reaktorów i reagowałbym na nią. Powiedzmy sobie, Diablo 4, tak? I jedna z takich gier, która jest bohaterkami twojego kanału. No to w takim razie opowiedz, w jaki sposób omawiałeś pewne ułomności mechaniczne tej gry, jednocześnie
starając się je zespolić ze światem, ze stadionem, z fabułą i tak dalej. Czy bardziej, bo jak ja widziałem całą recenzję Diablo 4, to jednak traktowałeś ale każdy element teraz, tej recenzji zobacz, osobno, osobno. I to jest to niezrozumienie, z którego to wszystko się bierze, ponieważ ty uważasz, że to trzeba ocenić jako jedną spójną całość. I ja to oceniam jako jedną spójną całość, ale twoim zdaniem niektóre elementy muszą być związane z konkretnymi innymi elementami. Dzięki Igor. Ludologiczna Essa, witam. No chyba nie powiesz, że fabuła Dark Souls jest związana z systemem iframe'ów. No wytłumaczysz mi to, czy nie? Nie, no nie, no nie jest, ale można, no nie ją analizować, jest. Można ją analizować jednocześnie, nie nazywając ją analizą ludologiczną. Czyli jeszcze raz, nie, weź powtórz to. Bo wydaje mi się, że dla ciebie tożsama jest analiza. Czyli dla niego ludologia to jest fabuła, tak? Z tego co rozumiem, lore. No dobrze. Za gry wideo. Czyli to nie ma sensu. W takim razie ta ludologia w ogóle nie ma sensu, bo przecież fabuła, lore i tak dalej istniały. No tak, to, ma te, to jednak ma sens, bo przecież fabuła i lore istnieją od starożytności. Dlatego istnieje też ludologia od 40 roku, jak nie było gier. Bo ludologia... Kiszek się skupia na mechanikach w grach, jak w Soulsach, a chłopu chodzi o fabułę. No tak, tak, to rozumiem już. Wszystko rozumiem. Z ludologią, ale to, że ty przyglądasz się sucho, klatką na sekundę, nie sprawia, że aktualnie działasz ludologicznie. Ponieważ... A co by sprawiło, żebym działał ludologicznie? Na przykład weźmy stary moją analizę Diablo 4 na tapet, konteksty, okay? Różne perspektywy. Tutaj czytam ci nawet bezczelnie, przyznaję. Otwartą recenzję, definicję z Wikipedii. Interdyscyplinarna dziedzina. Interdyscyplinarna. Użyłem tego słowa w moim materiale. Interdyscyplinarna, czyli traktująca o danym medium z różnych perspektyw. I tutaj na Wikipedii masz chociażby napisane z ekonomicznej, estetycznej, estetyczne. Ale zobacz, to co ty teraz robisz, to jest właśnie podawanie... Tych... On czyta tą ludologia. Jest definicja? Interdyscyplinarna dziedzina naukowa zajmująca się systematycznym badaniem gier z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, coś tam w dupę, co to jest, kulturoznawczej, socjologicznej, psychologicznej? Ja pierdzielę ty. Tak się zastanawiam, czy da się pod to wszystkie gry pociągnąć? Tu nie chodzi o gry komputerowe, w ogóle tu jest bez sensu, to o nic drama, jak zwykle. Jak podciągnąć kół, które graliśmy, do ekonomicznej perspektywy? Chyba cenę gry jedynie. Albo narracja gry. Jaka jest? No żadna w dupę, to jest gra logiczna. Socjologicznej. Co to jest? Psychologiczna można i tyle. I estetyczna, no bo ma jakąś estetykę każda gra. Suchych przykładów, no nie? I odwołujesz się do tego? Berek. Jak berka podciągnąć do ekonomicznej, że bogate dzieci biegały w butach, grały w berka w 45, a biedne dzieci w tym czasie smażyły się w tym. No nieważne. I nie bierzesz pod uwagę tego, że na przykład język jest stary czymś, co ewoluuje, czymś, co będziemy w stanie, gdzie będziemy w stanie inaczej definiować niektóre problemy i opierasz się z jednej strony na czysto akademickich twierdzeniach, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś równie sucho zaczyna coś ocenić, to mówisz, że nie jest to ludologiczne. Nie. Tak. Ty mówisz, że język może ewoluować, ale ja tutaj czytam definicję, tutaj czytam pewne fundamenty, czytam... Ale definicje też mogą ewoluować, no nie powiesz mi, że nie. Ale jeszcze nie ewoluowały. Ty próbujesz się teraz kiszak naginać pod swoje widzimisię, tak mi się właśnie wydaje, z tego co widzę. Bo... Ale nie wiem, czemu koniecznie chcesz nazwać swoje analizy ludologicznymi w tym momencie. Skoro nie, ja ciebie pytam, dlaczego nie można nazwać i nie widzę tutaj po prostu nic logicznej, o to mi chodzi. Bo nie traktujesz definicji, którą ci przeczytałem. Ty, a ten chłop nagrał na doktora Edkera też, że niesłusznie używa doktor i na innych doktorów, którzy są na w dupę w słodyczach. Chyba, że doktor Edker był doktorem, to inna sprawa. Albo inni. Jacy są jeszcze? Doktor Pepper jest. Te picie. Czy na doktora Peppera powstał materiał? Doktor Dre! Nie no. Jego bym się bał. Jako aktualny. Spójrz na niego. Nie traktujesz, przeczytałem ci definicję i powiedziałeś, że się z nią tak naprawdę nie zgadzasz. Ale jesteś świadomy doktorów. Tego, że jest to... Ale jesteś świadomy tego, że definicja ludologii jest swego rodzaju teorią, prawda? Dokładnie, teorią postawioną.
teoria więc może my jako ludzie, my jako stary, nawet jeżeli postawilibyśmy siebie w kategorii filozofów, mamy możliwość... Nagrał film o Chibo Family, że ludzie samotni to kupują. Co to jest Chibo Family? Jakaś kawa? Interpretacji tego, prawda? I właśnie stąd się wzięła cała baza filozofii, że masz postawiony... Jasne. Jeden argument, jedną tezę, jedno zagadnienie, jeden problem i ludzie różnie to zaczynają rozpatrywać. I dokładnie. Fakt, że wiesz, jest to zdefiniowane pod szyldem ludologii, to nie możesz powiedzieć, że to jest ludologiczne, bo to wchodzi w Doktor moją filozofię ludologii, powiedzieć, że to, co ty robisz, to nie jest ludologiczne, bo moja definicja ludologii jest inna. Jeżeli traktujemy ludologię i w ogóle całą semantykę słowa ludologii jako coś związane z grami komputerowymi, z kompetycją, nie, z zabawą, nie z rozrywką. Z grami komputerowymi. Ludologia nie wiąże się bezpośrednio z grami komputerowymi. Z zabawą, z kompetycją, prawda? Z grami, po prostu. Okej, to nie możesz powiedzieć, że twoja definicja jest lepsza od czyjejś innej. Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że moja definicja jest lepsza od twojej, ale jeśli nazywasz swoje analizy ludologicznymi, albo chcesz, taki, żeby taki świat odbierał, naprawdę, to drama tym, że ja mogę dłużej pewne nieścisłości ci wypomnieć. I ty możesz nie zgadzać się z tymi archaicznymi definicjami. A co nieścisłości twojej tezy, prawda? Doktor Dunderszyc miał doktorat? No wiem, ja go lubiłem. Ogólnie tą bajkę fajna była. Twojego sposobu... Ty, doktor Dunderszyc tak naprawdę był dobry, rel? A tamci byli źli, ten dziobak. Ten z Józef Sta... ...rozumowania tej teorii. Ale jakie są moje dzięki sposoby Eddie. Rozumowania? Ja Eddie. Podałem definicję Eddie. Ludologii z perspektywy gościa z 1938-1951 okay. i z przełomu lat 90. i 2000. Okay. To są trzy definicje, które jakimś trafem są ze sobą bardzo tożsame, tylko lekko aktualizowane, prawda? Czyli tam w latach 90. dodane były gry wideo, w latach 50. był dodany dobra. Aspekt i co sądzi o ich wyższości, o ich starej jakości, o ich znaku towarowym? Co ja sądzę? To, nie, co tak jakby wskazuje o ich prawości, o ich wyższości, o ich jakości? Że zostały powszechnie uznane przez innych uczonych, dzięki czemu stanowią fundament dalszych badań. To jest proste. Jeżeli chcesz badać, to musisz wiedzieć, na czym się opierać. Nie możesz badać tak sam z siebie. Musiałby być pierdolonym starożytnym filozofem, nie? Żeby powiedzieć, niebo jest niebieskie, życie jest... Nie trzeba tak. Przecież nie trzeba wpaść... Można na coś wpaść, nie wiedząc, że ktoś w starożytnej Grecji już na to wpadł. I to nie znaczy, że ty coś wymyśliłeś, bo już ktoś kiedyś to wymyślił, ale to znaczy, że no na tyle masz wyobraźnię rozbudowaną, że też się tego domyśliłeś. Mimo, że ktoś 2000 lat temu już to wymyślił, no ale można coś takiego robić, można być samoukiem i nie być świadomym, że istnieje coś, co już jest przebadane i po prostu to wymyślić. Co to za problem? Dzięki Dodo za 8 lat. Tylko no wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to dość bez sensu, no bo masz internet i jak cię coś ciekawi, to wpisujesz do internetu, więc byłoby to bez sensu robić coś takiego, ale na przykład 40 lat temu, gdzie nie było tak aż tak powszechnie wszystko, no to było to możliwe. Krótkie. I na podstawie jednego zdania Platona czy Sokratesa potem powstają różne interpretacje tego zdania i powstaje powiedzmy cały nurt socjologii, ale od czegoś się musi zacząć. Ale to jest dla mnie bez sensu, naprawdę. No możesz mieć swoje przemyślenia. Każdy na pewno ma swoje przemyślenia, co tu jest na streamie. I co? I teraz nie możesz uznać tego za swoje przemyślenia, bo 100 lat temu jakiś psycholog już to napisał, spisał to w wielkiej księdze przemyśleń i to już nie jest twoje? No nie, no jest to twoje. Po prostu już jest to przebadane pod jakimś tam kątem, ale wiesz, no. Są nie musisz, no nie, nikt nie ma całej wiedzy świata. No. Wymyśliłem sztuczkę. Co? Trudne. A ty się z tymi fundamentami, odbierając mój materiał, kłóciłeś. Masz do tego prawo, ale dokładnie. Tak jakby nie powinieneś im ujmować. Możesz się z nimi nie zgadzać, ale one jako fakt stanowią fundament. Nawet jeżeli Huizinga nie jest dzisiaj bogiem trzymającym pochodnie, jeżeli chodzi o ludologię, tak on jako jeden z pierwszych w ogóle o tej zabawie tak głębi. Ogólnie dzisiaj sobie drzewkę zrobiłem, tak 1,5 godziny słuchałem odcinek swojego kanału. Ogólnie siło mi się, że cię oglądam, ale wyglądałeś jak cyg, w sensie rom. Miałeś 1,50 m i garba. Co o tym sądzisz? A co jeżeli dalej to sen? A ja cię zaraz okradę. Jezus Maria. Bi pisał. To było uznane, dlatego z nim wchodzą. To jak możemy mówić tutaj o fakcie, o którym wspomniałeś? Jakim fakcie? No powiedzieli, że to jest fakt. Fakt? No bo, a co, nie powiesz, to że nie, pisz tak. Gry nie charakteryzuje współzawodnictwo właśnie, czy reguły. Tak na...
Współzawodnictwo nie charakteryzuje każdej gry przecież. Nie każda gra jest kompetytywna. No przecież to jest oczywiste. Co to za pytanie w ogóle? Naprawdę, kiedy... No nie, no powiedz mi, jak Stardew Valley charakteryzuje współzawodnictwo. Współzawodnictwo? Przedstaw mi to. Stardew Valley. Ale teraz porównujesz Stardew Valley, czyli grę wideo, do tezy z roku 1931. Dokładnie. I widzisz, i zaczynamy się rozumieć. A kiedy? Ale no to kiedy podałem definicję? Kiedy była pierwsza definicja, Kisza? Kiedy była pierwsza definicja? I dokładnie, stary, o tym cały czas rozmawiam, że podawanie i powoływanie się, stary, na nurty filozoficzne z roku 38 w kontekście gier komputerowych jest bzdurne. Skoro jest używasz tego jako argumentu potwierdzającego twoją definicję ludologii i mówisz o jej fundamentach i proszę cię o przeniesienie tych fundamentów na grę komputerową, to ty mówisz, no tego się nie da zrobić, bo to jest z 38 roku. Ale tak zawsze jest. Pierwsze prace. Nie, stary. Nie jest tak zawsze. Masz książkę, którą napisał starożytny w dupę cesarz Marek Aureliusz, w której jest dużo rzeczy na dzisiejsze czasy nawet prawdziwych i można się utożsamić. A chłop napisał ledwo 70 lat temu jakąś teorię, która już się przedawniła. To taki z niego filozof jak... Znasz to powiedzenie? Jak z mojej dupy trąba. O, piękne powiedzenie, idealnie się tu nada. Matematyka tak nie działa. Dobrze, nie, stary, to nie jest pracę... to zawsze. Nauka właśnie tak nie działa. O to chodzi w nauce. Właśnie... Jeżeli pogadasz, stary, z jakimś dietetykiem, jeżeli pogadasz z jakimś matematykiem, z jakimś biologiem, to nie będzie bazował, stary, na takich tezach i że ktoś coś kiedyś powiedział, więc to musi być prawdziwe, jeżeli obecne badania będą świadczyły o czymś całkowicie innym. No po prostu w skrócie chodzi Kiszekowi o to, że autorytety są złe i nie można... I trzeba je podważać i tyle. A chłop... Trzyma się tych autorytetów. Najważniejsza rzecz jaka jest. Kiedyś jakiś filozof na pewno był mądry. No był mądry, ale to nie znaczy, że się pomylił, tak? Znaczy się mógł pomylić i tyle. I trzeba to podważać, trzeba sprawdzić. Na tym polega nauka, a nie lizaniu dupy jakiemuś chłopu, co miał 70 dyplomów. W dupie mam jego 70 dyplomów. On nie wiedział, co to są gry komputerowe, bo nie miał prawa tego wiedzieć, bo żył w takich czasach. Nie mogę tego... Ale nie dokładnie tak to stary, działa. Że 2 plus 2 jest... No nie działa. To właśnie łączy nauki humanistyczne z naukami ścisłymi. Dobra. Game dev, okay. Wspomniałem się iteracja, ma... czyli dobra. Uczenie się na błędach, wyciąganie tego, co jest prawdziwe, a tego, co jest wątpliwe, odstawianie w nawias. Okej, okay. To powiedz mi, tak. Karol, dlaczego chcesz spłycać gry... Ale nie, no bo mówię, jest ta książka Marka Aureliusza, starożytnego cesarza, Rzymu, starożytnego. I to jest bardzo dużo przemyśleń jego, które są naprawdę, nawet na dzisiejsze czasy, nadal prawdziwe i mogą funkcjonować. Mimo, że on tam w tej książce pisze o jakichś bogach starożytnych typu Jowisz i tak dalej, w co oni tam wierzyli w starożytnym Rzymie, to poza tym rzeczy nadal pasują do dzisiejszych czasów, są ponadczasowe i tyle, no. A ten tutaj jakiś ludolog zasrany, pieprzenie jakieś o Chopinie, no. Komputerowe do nauk humanistycznych, jeżeli mówimy o grach komputerowych w kontekście programów posiadających kod oparty stricte działanie matematyczne. Doskonale, że o tym mówisz, ponieważ gry wideo jak najbardziej znajdują się również po tej stronie ścisłej, ale głównie jeśli jesteś deweloperem i projektujesz grę, to musisz mieć tego świadomość. W jaki sposób w groznactwie chcesz pisać o kodach zer i jedynek z wykorzystaniem kontekstów socjologicznych, czy coś w tym stylu? W sensie, czy jakichś innych... Tworząc gr... Dobra, pytanie teraz... Myślisz, że wszyscy, którzy kiedykolwiek, od kiedy powstała pierwsza gra do dziś, wszyscy znali teorię ludologii? Czyli ja strzelam, że oni nie wiedzieli, że istnieje coś takiego. Prędzej prawdopodobne, że nie wiedzieli, że nawet coś takiego istnieje. Niż, że oni to w ogóle zgłębili, jakkolwiek. Tekstów. W jaki sposób? Kulisy tego powstał, tak samo jak filmoznawca. Nie, musisz jeszcze raz zdefiniować to zdanie, bo ja nie wiem, o czym mówisz. Czy filmoznawca w swoich tekstach pisze, jakiej kamery używał Christopher Nolan, kręcąc Oppenheimera? Filmoznawca, kiedy pisze aktualnie o wpływie Oppenheimera... Ale każdy wie, że IMAX zawsze Nolan tym kręci. To nie jest jakaś wiedza niesamowita. Co to za wiedza? Akurat dał przykład taki, że każdy to wie. A co się niczym nie interesuje. I powiedzmy historię II wojny światowej. No nie. Używał Christopher Nolan, kręcąc Oppenheimera. Filmoznawca, kiedy pisze aktualnie o wpływie Oppenheimera na konteksty historyczne i powiedzmy historię II wojny światowej. No nie, może napisać o tym, że film, że ta IMAXowa... No poczekaj, jak napisze coś o tym, to nie jest filmoznawcą? Ale dlaczego ty jesteś taki zero-jedynkowy, że coś albo jest, albo nie jest? No, szukam podstawy logicznej w tym po prostu.
Skoro mówimy o nauce, skoro mówimy o szeregu działań, to szukam tutaj podstawy logicznej. Dobrze, kto mógłby napisać o kamerze Christophera Nolana, o jej powiedzmy bebechach w sposób czysto naukowy? Nie, to nie jest istotne. Ale... Nie no, dobra, widzowie, co jest bardziej prawdopodobne, bo tylko na tym się ta rozmowa opiera. Czy Christopher Nolan od zera zbudowałby kamerę IMAX-ową wartą kilkaset tysięcy dolarów? Zbudowałby ją od zera, na bezludnej wyspie jest. Tak czy nie? Czy bardziej prawdopodobne jest to, że on wie, jak jej dobrze użyć, żeby ładnie wyglądał film? Ja pierdzielę, co to jest za pytanie? Czekaj, ale sobie, jaka jest nauka pytanie, zajmująca się na przykład elektroniką? Czy, nie wiem, czy wiesz, czy jest jakaś elektroznawstwo, bo ja jestem głupi, nie wiem. Ale w każdym razie osoba, która bawi się w jakieś elektroniczne... Ale poczekaj, bo ja się zgubiłem. Nadal, ale nie rozumiem, jak to się tyczy. 50 na 50. Ja tak. Próbuję niuansować, ty próbujesz spłycać, samemu mi zarzucając spłycanie tematu. Nie, to nie jest spłycanie tematu. Pytasz się, dlaczego... Postaw nie jest spłycaniem. Rzucanie, wylewanie konkretnych fundamentów, stawianie filarów dyskusji... Chłop jest humanistą i myśli, że tego... Że z tego to wynika brak logicznego myślenia, bo na studiach... Aha, że ty myślisz, że z tego wynika brak logicznego myślenia, że jest humanistą. Bo na studiach ani w szkole tego się nie uczyli. Kiedyś za komuny był taki przedmiot. Czekaj, jaki przedmiot? Innych nie jest spłycaniem tematu. Pytasz się mnie, jak to mówi stary Patryk. A to ile ma ten lat, ten chłop, co z nim gisza gada, że gadasz, że coś za komuny? On ma 50 lat, czy coś takiego? Rojewski, od szczegółu do ogółu. A no, od ogółu do szczegółu, więc no, ja mam ze sobą w tej definiować. Dyskusji. Mhm. Więc powiedz mi teraz, dlaczego twierdzisz, że gry komputerowe powinniśmy skupić na nauk humanistycznych? A dlaczego twierdzisz, że pisanie o programistycznym charakterze gier... Gry komputerowe bliżej do programowania niż do nauk humanistycznych. Scenariusz gier jest bliżej do humanistycznych. Co to jest za pytanie? Przecież gra komputerowa jest na tyle złożona, że... Jest w niej dużo różnych połączeń, no to nie jest coś tak prostego, no o czym tu mowa jest? O cokolwiek wniesie o tym, jak my rozumiemy... Ponieważ są ich elementem. Są ich elementem, jasne. I jako element wyprasowania, spoko, mogą być jego fragmentem, ale nie oprzesz na ciągu zer i jedynek ludologicznego wyprasowania. Znaczy no pewnie oprzesz, na pewno coś się znajdzie. Ale poczekaj, no właśnie, no oprzesz. Ale nie to jest trzonem groznawstwa, nie to jest trzonem tych nauk. Co definiuje, że jest trzonem groznawstwa? Ale to jest niesamowite, że zadajesz pytania, a kto to wymyślił? Kto wymyślił koło? Kto wymyślił koło? Nie, no Karol, już gadasz o takich kurę? Rzeczach, kto stworzył pierwsze jajo? Ale patrz, ja ci, nie, Karol, ja ci to wytłumaczę. Kto stworzył pierwsze jajo? Nie Pan zdefiniujesz Bóg. Pracy ludologicznej tylko na podstawie Karol? Zer jedynek. Po czym mówisz, w sumie zdefiniujesz. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że próbujesz mi tutaj wmówić logiczny błąd, kiedy ja staram ci się powiedzieć, że nauka humanistyczna, że groznawstwo jest nauką humanistyczną. Sreszcie, o co chodzi? O nic w skrócie. Jest po prostu nauką humanistyczną. Co? Wiesz. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że próbujesz mi tutaj wmówić logiczny błąd, kiedy ja staram ci się powiedzieć, że nauka humanistyczna, że groznawstwo jest nauką humanistyczną, jest po prostu nauką humanistyczną. Występuje i tyle, koniec, kropka. Nie, a myślisz, że Per Meigard, który usadowił groznawstwa, raczej ludologię jeszcze wówczas, obok nauk socjologicznych. Dobrze, opowiedz mi o ścisłym charakterze nauk socjologicznych, bo ty chyba studiowałeś socjologię, tak? Czy nie, nie studiowałem socjologii, językoznawstwo. Dobra, o językoznawstwo, okej. W każdym razie no to rozumiem, że taki ścisły charakter językoznawstwa, to rozumiem, że można by... Jak mogę to z taką poważną miną oglądać? Bo czytam sobie czat, nie słucham tego nawet. Co jakiś czas coś wtrącę losowego, a że akurat trafiam, bo to jest film o kłótnia, o nic, no to mam farta. Pracę o tym, jak wygląda, nie wiem, językoznawstwo w erze cyfrowej, tak? Powiedzmy, czyli w erze digitalnej. No. Tutaj widzimy ten element ścisły. Socjologia, czyli zapewne relacje paraludzkie w grach wideo albo na social mediach, spoko. Ale to są, jak widzisz, pewne segmenty. Tak samo jak... Widzisz, to są pewne segmenty. Ale czy nazwą... Ten typ może to jest taki humanista jak ten w Dniu Świra, co? Że skończył studia i myśli, że teraz to on napisze nowego Pana Tadeusza dla narodu polskiego. Tylko, że o grach. A skończył na tym, że pieprzył jakieś ludologii i nikt nie wie, o co mu chodzi. I zaraz do Gdańska pojedzie nad morze. No to będzie jak w Dniu Świra, mówię ci. Wszystko będzie tak samo. Dzień Świra ludologa. Matyczne gier komputerowe. Ale czy nazwałbyś socjologię nauką przekrojową, czy bardziej właśnie humanistyczną?
Nie, no oczywiście, że jest bardziej humanistyczna. No i właśnie. Tak jak mówisz, może być oparte o te filary w takich badaniach, prawda? I nie o to mi chodzi, że w momencie, gdy zaczynamy gadać o statystyce i mamy liczby, to mówimy tutaj o nauce, która nie jest w ogóle humanistyczną, ale no nie możemy spłycać gier komputerowych stricte do nauk humanistycznych, ponieważ podstawą gier komputerowych są ciągi programistyczne. Gry komputerowe, no przeczytaj definicję gry. No, wiemu musi chodzić o scenariusz do gry, jak nic. No bo co ma humanistycznego gra komputerowa? Nic chyba poza scenariuszem w dupę. Nie wiem, co można pod to pociągnąć aktorami, którzy biorą udział. No nie wiem. Jemu chyba chodzi tylko o fabułę. Jak nie ma fabuły gra, na przykład Minecraft, to nie ma nic wspólnego z tym. No. Nie no, bo na pewno ma, no. To masz język enchantowania. To chyba takim językiem on nam opisuje tą ludologię, bo ja nic nie rozumiem. Gry komputerowej. Dawaj, proszę cię, bo tak bardzo chcieliście opierać o definicję. To błagam, znajdź definicję gry komputerowej. Pierwszą, lepszą z Wikipedii. Dobrze, widzę rodzaj oprogramowania komputerowego, ale co to udowadnia? Że jest to twór typowo techniczny. A co jest filmem? Film jest serią obrazków na taśmie filmowej. Czy poświęcamy temu uwagę w analizach filmowych? Czy film ma element mechaniczny interaktywny? Czym jest aktualnie piosenka? Piosenka jest bardzo często aktualnie, nie wiem w jakich programach się teraz nagrywa piosenki, ale powiedzmy, że tworzysz sobie piosenkę i jest to po prostu też rodzaj oprogramowania komputerowego. Dzisiaj tak. Kiedyś najprawdopodobniej byłoby czymś bardziej namacalnym, tak? Grasz sobie na gitarze. Jak mówimy o grach komputerowych, to ciężko spłycić je chyba do starej, samej, no humanistycznego elementu. Oczywiście, ale a co jest w słowie, skoro się trzeba definicji, co jest w pojęciu gra komputerowa? Jaki epitet, jakie określenie? Komputerowa. Gra komputerowa nie była pierwszą grą. Pierwsze gry nie były rodzajami oprogramowania komputerowego. W ogóle. Były gry planszowe, były gry społeczne, jak berek, były gry sportowe, jak piłka nożna. No jedna. Więc i o tym to są te elementy, które opisywała ludologia. Więc jak spojrzymy na korzenie ludologii, to jak traktować ją jako naukę ścisłą, chociaż po trochu. Nie, to jest nauka humanistyczna, która wraz z grami komputerowymi ewoluuje. Ale widzisz, i to jest kwestia, ale to jest kwestia definiowania twojej teorii, Karol, na podstawie tego, że przyjąłeś sobie ogólnej definicji teraz, na podstawie tego, że zostało to wytworzone przy użyciu... Czujesz marnować swój czas i życie na tą kłótnię? Czujesz marnować swój czas i życie na oglądanie tej kłótni? Fundamentów niezwiązanych z grami komputerowymi, które finalnie przeniosły się na fundamenty gier komputerowych, gdzie wyłożony fundament nie miał nic z nimi wspólnego. Ale to się serio ciekawie ogląda, no co ci mam zrobić, no? Ustaleń, które są po prostu obecnie przedawnione. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiesz logikę, którą ja podążam? Mamy pismo A, które prawi o ludologii. Ono nie prawi o ludologii w kontekście gier komputerowych, ono narzuca ci narrację aspektów socjologicznych i... co możemy zaliczyć do nauk typowo humanistycznych, po czym definicja ewoluuje na podstawie kilku osób, które w latach 70-tych, 80-tych zaczynają w naukowy sposób opisywać gry komputerowe i przypisują podstawę... Ale jakie oni gry wtedy opisywali? Te takie, co się dwie paletki ruszają i piłka się odbija? To jest takie opisywanie gier... Ludologii, która nie była związana z opisywanymi przez nich zagadnieniami. Jakby opisywać język jaskiniowców i porównywać do dzisiejszego. Takie coś. I do podstawy gier komputerowych. To jest błąd logiczny. Dlaczego to jest błąd logiczny? Nie, to jest następstwo wielodekadowych badań. Przyznanie się do tego, że pewnego rodzaju medium uległo aktualizacji. To tak jak z telewizją. To tak, nawet nie tylko z telewizją, jakby... Pewnego, kiedy wskazywałeś... Ale słyszę cię. Dobra. Początek XX wieku był tak naprawdę szałem medialnym. Konwergencja, przenikanie się mediów, radio, z czasem również telewizja. Nic nie stoi w miejscu. Gry jako medium również nie stoją w miejscu. Ale mimo wszystko, każda z tych dziedzin... Każda z tych... Skoro też dlaczego, no. Dlaczego się nie opisuje ludologią? A dlaczego się nie opisuje ludologią? Sportu, no. A Wajuki, ale dlaczego? Ja mogę no, udawać tego ludzika. Nie rozumiem. Jeżeli poszukasz w necie, to znajdziesz opracowanie ludologiczne traktujące o dyscyplinach sportowych, również w kontekście psychologii. Krojenie mydła w rogu, bo usypiam? Przecież od tego by cię zahipnotyzowało i już byś się nigdy nie obudził. W kontekście socjologicznym to nie jest żadna niespotykana dziedzina. Jakby to nie są mimo wszystko. Treści. Dzięki więc party za 18 lat, witam. Mimo wszystko to nie jest pierwsze połączenie, które ci przychodzi do głowy, ponieważ wyodrębniliśmy bardziej specyficzne pojęcia związane z tematyką sportu. Oczywiście, że nie jest mi to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy rozmawiamy o groznactwie, to właśnie myślę o groznactwie, a nie jego... Ale ja muszę tylko jedno pytanie zadać. Czy ty mówiąc o groznactwie i o narratologii, mówisz o kontekście narratologii i groznactwa względem sporu, który... Dzięki, Zeiss.
Za ile? 4 lata. Kiedy ASMR, to teraz leci. Z nimi istniał, czy mówisz już o nowoczesnym, traktującym już o ogóle gier komputerowych? Nie, nie. Narratologia jest częścią gryznactwa. To jest właśnie część aktualizacji, że kiedyś by nie była traktowana jako część gryznactwa. Raz wielo, no nie wiem, zobaczymy. Mówisz o gryznactwie, mówisz o ogóle gier. Dobra. Ogóle dotyczącym głównie gier wideo, ponieważ tym się przede wszystkim zajmuje. Mhm. No dobra, to przejdźmy do kolejnej części. No wydaje mi się, że dobra, kolejna część. Może za 50 lat będziemy w stanie wrócić do tej rozmowy i wtedy rozważymy, czy to jakoś bardziej wyewoluowało. No to jest... Nie ma ani gry takiej komputerowej jak Tetris, czy zwykłej jak Berek, w której możesz samo... Czekaj, co? Jedna była poza antenią, ale podobnie się skończyła. Po prostu się nie zgodziliśmy i poszliśmy w swoje strony. Ale nie wiem, ja uważam tak w ramach podsumowania, że możesz analizować gry, ale za bardzo naciągasz definicję, a jednocześnie patrząc się na definicję, które ja ci podaję, czy też nawet nazwę rozdziału. Ale ty mówisz o naciąganiu definicji, Karol, z gry my się kiedy oni skipną tą definicję? Ale to dlaczego nie rozmawiamy o tym, że to jest problem? Dlaczego całą tę rozmowę poświęciłeś faktycznym korzeniom ludologii, a nie rozmawiamy o tym, że to jest głupi żart? Bo głupi żart, to dokładnie na to ten temat pytanie, Karol, poczekaj, ja ci na to pytanie odpowiedziałem na początku, ponieważ bierze się to z uwagi na to, że mamy to, tak jak mówisz, akademicko zdefiniowane i możemy powiedzieć, co mniej więcej tym jest. I to czekaj, jest... co? Można zrobić jak z biseksem taki spółdziano... Czekaj, co? Ja na podstawie której możemy toczyć dyskusję taką jak teraz, ale to nie znaczy, że to jest... Polityka będzie? O! Się zgadzać. I tak jak ja mogę traktować tej ludologii humorystycznie i nie zgadzać się z pewnymi teoriami, tak nadal mogę starać się dyskutować z sobą na ten temat, prawda? Powinny być segmenty. Polityka, gry... A jak z teoriami medycznymi? Zgadzasz się z większością z nich, czy nie? Nie wiem, nie jestem doktorem. No co ci mogę stawić? Ale do doktora chodzi. Nie ufasz doktorowi, tak? Ufasz lekarzom, ufasz dentyście, kiedy ci wyrywa zęba. Albo może nie tyle, co ufasz, co wiesz, że on to zrobi i będziesz miał wymienionego zęba. Albo nie wiem, kiedy przychodzisz sobie do fryzjera, no to ufasz, że ci... Dobra, widzowie. Idziesz do dentysty, nie? Prywatnie. Sprawdzasz opinię w internecie, zanim pójdziesz, czy idziesz do pierwszego lepszego i wracasz bez zębów? No są takie czasy. Ja gdziekolwiek idę sprawdzał opinię, bo nie ufam nikomu. Są takie czasy, że lepiej sprawdzić. I to nie chodzi o to, że coś cię to kosztuje, że nie wierzysz w świat i tak dalej. Tylko po prostu, bardzo prosto jest sprawdzić opinię o czymkolwiek, gdziekolwiek idziesz. Więc czemu tego nie zrobić? A zwłaszcza u dentysty, no chłopci albo baba do mordy zagląda. Lepiej zobaczyć. Ci nie odetnie ucha. Jakby... To jest właśnie o to mi chodzi, uznanie ludologii jako osobnego segmentu, który funkcjonuje tak samo jak każda inna nauka, ale akurat przy ludologii jesteś w stanie kwestionować jej zasadność, jej sens jej fundamentów, sens jej... Ale poczekaj, ty nie jesteś w stanie kwestionować fryzjera, że ci źle ostrzegł? A oczywiście. Czy twoja filozofia życia polega na tym, że akceptujesz wszystko tak jak jest? Ale w takim razie, jeśli chodzisz do fryzjera, to za każdym razem... Nie, sam się wystrzygę. Dobrze, ale ja tutaj mówię czysto założeniowo, tak? Dobrze, ale czy uważasz, że każdy fryzjer zatnie ci chujowo włosy, albo że każdy kucharz zrobi ci... Co to za pytanie? No a jeden tak, drugi nie. No typowi rabini. I beznadziejny obiad, tak? No nie, jednak wychodzi z założenia, że większość osób spełniających swój zawód, swoją rolę w społeczeństwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. I tak samo powinno być z ludologią, jakby... Nie, z takiego założenia nie wychodzę. No i przecież jest konkurencja. Przecież możesz iść tam, gdzie lepsze opinie na przykład, albo pójść raz i już nigdy nie wrócić, bo było gówniano. Co za pytanie? Ja nie wychodzę z żadnego założenia, jak gdzieś idę. Najpierw patrzę opinię, potem sprawdzę to na sobie i ostatecznie uznam, czy tu kiedykolwiek wrócę. I tyle, no. Nie wychodzę z założenia, że idę do tego i już zawsze tu będę chodził. Co jest za pytanie w ogóle? Gry są badane na pewnych jasnych fundamentach. Nie przeze mnie. Ja tylko czytam, co napisali i buduję sobie z tego treści. To jest bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo ten typ się nieraz pewnie naciął na pana złota rączka w ogłoszeniu w gazecie. Dobry przykład dałeś. Ten typ prawdopodobnie nie to, że się naciął, tylko on po prostu nie zna życia. On zna teoretyczne życie. Znowu tam przykład teoria z praktyką. Pan złota rączka to jest taka powszechna szmata. Albo mechanicy. Ja sam nie mam samochodu, ale wszyscy moi koledzy mają. Ile ja się nasłuchał o tym pieprzeniu, że ten mechanik cię wydymał, ten cię nie wydymał, ten cię trochę wydymał. Przecież, Boże, tam... Na niczym innym nie opiera się ten mechanik, niż na tym, czy ktoś ci go poleci, czy nie. A nawet jak ci ktoś go poleci i nie powiesz, że jesteś z polecenia, to i tak cię chłop wydyma, bo myśli, że już tu nie wrócisz, więc cię spróbuje wydymać. To jest tragedia. Takie jest życie. Nie można wszystkiego brać na wiarę, zwłaszcza takich rzeczy, fryzjer, mechanik i tak dalej. To nie są rzeczy, na których, wiesz,
bierzesz to na wiarę. Po prostu ten typ nie za życia na to wychodzi. Dobry przykład dałeś z tym złotą rączką. Po prostu nigdy się jeszcze nie naciął, bo nie miał okazji. Albo ma farta. Twój cały materiał był skupiony wokół tego, że to ogólne pokłosie ludologii po prostu może przybrać takie bardziej taką negatywną stronę, że ludzie skojarzą ludologię z zupełnie czymś innym i chcieliś przedstawić, czym ta ludologia faktycznie jest, po czym zaczynasz mówić o budowaniu takiego autorytetu, że wierzysz w autorytet takiego lekarza. I teraz powiedz mi, czy dziwi cię fakt tego, że ludzie zamiast uwierzyć w naukową pracę, która może ciekawa lub nieciekawa, ale filozoficzny, bardzo teoretyczny sposób będzie traktowała full VR build o tematyce gier komputerowych, uwierzą w to, czy raczej uwierzą stary w analizę kolesia, który zjadł na tych grach zęby? Wiesz, ale dlaczego pytanie... sugerujesz, że ludolog nie zjadł na grach zębów? Bo nie podajesz takich przykładów, sam nie znam takich przykładów. Tak, to sugerowałeś podczas tego stwierdzenia. No nie, no to tak jest, gdyby tak się sądzę. Spotkał z ludologiem, to powiedziałby ci, czy Wiedźmin 3 najlepszy. No ale no dobra, patrz Karol, ty jesteś po studiach ludologicznych, jesteś ludologiem, tak? Nie masz jestem ludologiem. Nie jestem ludologiem. Ja jestem filmoznawcą i medioznawcą po studiach z modułem groznawczym. Miałem też moduł groznawczy. To jesteś groznawcą. Ale... Moduły. No, jeżeli mam pracę typową z groznawcą, można by mnie tak nazwać, ale implanty, ja się tak nazywam, ponieważ wiem, że nie przykładam się do tak naprawdę... No, ale masz białko na to, tak? Masz papier, masz kwit stary, tak, masz to, czego ja nie mam. Ja tak, skończyłem studia w tym zakresie. Tak. Jak przykłada się to na przykład realia? Srak pewnie. Jakie realia? W sensie, mój dyplom, jak się przykłada na realia, tak? No wiesz, no bo ja tutaj trochę widzę trochę takie snobistyczne podejście. Nie używaj tego. Już to mówiłem, Testowiron, wielki mędrzec, twórca polskiego internetu ci powiedział, ile zaczął papierki. No właśnie, no. Jeżeli... A, szkoda gadać. Słowa, ale zawsze używasz, kiedy tutaj rozmawiasz ze mną kwestii snobizmu. Ja naprawdę nie jestem. To jest snobistyczne, ale daj mi to wytłumaczyć. Ja widzę to w taki sposób, gdzie... Jaka jest różnica między groznawcą a ludologiem? Obydwu człowiek nie potrzebuje chyba. Więc nie ma różnicy. Mamy grupę A, która mówi, my mamy licencję, my mamy na to kwit, my mamy potwierdzenie, że... Wyobraź sobie, że robisz studia ludologa, żeby założyć kanał na YouTubie. Wyobraź sobie to. Wyobraź to sobie po prostu. Jesteśmy i masz po drugiej stronie ludzi, którzy faktycznie się tym zajmują, prawda? I teraz to jest to, o czym ja powiedziałem w materiale. W co ludzie bardziej uwierzą? W kolesia, małżeńskie? Który WF, nie wiem. Po AWF-ie, czy w kolesia, który gra w NBA? Kogo ludzie chętnie posłuchają? Ale ludzie zobaczą faktyczny autorytet. Bo na ten moment praktyka po prostu versus teoria. Ludologia jest straszną niszą. Niszą, którą znają tylko ludzie, którzy zaczną się jej uczyć, którzy pójdą na studia, no tak albo jest. Sami zaczną kupować sobie książki, czytać artykuły w internecie. Właśnie ludologiczne. Stąd też przecież jest mój kanał, kurczę. Przecież gdyby nie Kiszek, to słowo z dupy ludolog, to ja nie wiem, czy... Nie wiem, ja go nigdy nie słyszałem wcześniej. Dlatego zrobiłem film, czym jest ludologia, ponieważ... A widziałem... gram w gry całe życie. No właśnie. Nikt o ludologii na polskim YouTube nie mówi. Wytłumacz mi jedną rzecz, bo ja nie potrafię tego zrozumieć. To czemu kurwa masz? Rojo to używał kiedyś? To nie słyszałem, ale w sumie do Roja to pasuje, więc mogę w to uwierzyć. Bo Rojo jest właśnie taki, żeby używał takiego słownictwa. No. Ale Rojo wątpię, żeby się tym jakoś szczycił, tak jak ten typ. Mógł tego użyć po prostu, bo Rojo ma takie słownictwo bogate. Z tego, co go pamiętam, no dawno go nie oglądałem. Jeżeli widzicie, że jest nisza, która jest zgłębiana, jeżeli jest nisza, w którą ludzie wchodzą, którą ludzie zaczynają się interesować, to zamiast zrozumieć, że kurwa, ej, może my gramy do tej samej bramki, może oni chcą to spopularyzować ze swojej strony, a my bylibyśmy w stanie na tym skorzystać, to zamiast wejść w normalną ludzką interakcję, która będzie symbiozą, to wy wchodzicie w, a raczej no jak na razie ty, no ale też kilka osób. Streścić ci to? No ta, oni z drama. Dzięki Twitterowej wchodzi dokładnie w taki sam sposób, to ty wchodzisz w wideo. Drama teoretyka z praktykiem, o. O, stary, nazywając go, jak YouTube sobie wyciera mordę ludologią, pokazując negatywny przykład mojego kontentu i stary, no po prostu tworząc coś, co nie jest pełnym spektrum tego, co faktycznie ma. Ale właśnie o to chodzi, że my nie do końca gramy do jednej bramki, Kiszek, właśnie dlatego jest to wycieranie sobie mordy, bo okej, masz pozytywny aspekt swojej twórczości, kiedy rzeczywiście analizujesz jakieś gry, grasz w nie, po prostu tworzysz treści gamingowe. Ale jak ja mogę traktować cię jako osobę, rzeczywiście osobę autorytet w kwestii gier wideo, jeśli potrafisz wypuścić od siebie film, który obraża innych ludzi, albo umniejsza ludziom, którzy zostali zwolnieni w trudnych czasach. A i ostatnio oglądałem chyba tego fizyka Dragana, jak opowiadał o Isaacu Newtonie, który był geniuszem i wymyślił fizykę w sumie. I podobno w życiu realnym był totalnym chamem i ludzi jak ścierwo traktował. I teraz mi powiedz,
jak można Izaaka Newtona traktować jego, no tam przypuszczenia o fizyce w takim razie, bo źle ludzi traktował. Jak można go traktować poważnie, powiedz mi. Jak takie ścierwo można traktować poważnie? Coś tam pieprzył o fizyce, tak? Mądre czy nie? Nie wiem, nie czytałem, bo ludzi źle traktował. Luj z nim. To nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, no. To jakim jesteś człowiekiem, czy tam kogoś obrażasz, czy nie. Ciężko to porównywać z tą ostatecznym efektem. Dzięki Sanderka 51. Co ma jedno do drugiego? No właśnie, nic. Ale rozumiem, że ten typ jest do tej pory obrażony na Newtona, jeżeli kiedyś go zainteresuje fizyka. No bo źle ludzi traktował. No. Niestety, no. Ale ciekawe, ty, w dzisiejszych czasach by go skancelowali? Nie, on był lordem, on był przecież kimś ważnym w tamtych czasach, bo kiedyś to były te warstwy i tak dalej, no, rozumiesz? Bo jeśli trzymałbyś jeszcze jakąkolwiek kulturę w tych wypowiedziach, to byłbyś normalnie... Ale to poczekaj, poczekaj. Chcesz mi na przykład powiedzieć, że jak ktoś jest świetnym muzykiem, a bije żony, to nie jest dobrym muzykiem? O, tak, porozmawiajmy jeszcze o Romanie Polańskim. No nie, no serio, no, to, czy to jest to, co ty chcesz mi powiedzieć? Dobrze, w takim razie uważasz, że mimo, że czasem kogoś obrazisz, to jesteś znakomitym ludologiem, znakomitym analitykiem, ponieważ... Nie no, ale zobacz, no i patrz, Karol, ty teraz prowadzisz rozmowę w takim pasywno-agresywnym trybie, gdzie próbujesz włożyć mi w usta słowa, których ja nie wypowiadam, umniejszając mi, depresjonując mnie. To nie ma żadnego sensu. Nie rozmawiajmy w taki sposób, okej? Kontynuując, ty lubisz na przykład kontynuować dyskusję, patrząc się na nią z góry i analizować wszystko to, co ja mówię, patrząc na jakieś futurystyczne. To też nie jest okej. Ja nie jestem pasywno-agresywny. Naprawdę nie jestem pasywno-agresywny, po prostu zastanawiam się, dlaczego chciałbym dojść do tego, mi powiedzieć, żeby nazwać... Nie, poczekaj, Karol, możesz mi powiedzieć, że stawiając film o nazwie Jak YouTube wyciera sobie mordę ludologią i pisząc stary o Kiszaku, o Platonie, o ludologach podrabianych, starożytnych i współczesnych, to możesz mi powiedzieć, co o jakich innych Platon podrabianych ludologach ty mówisz, Karol? To jest pasywno-agresywny, no sorry. No, muszę obejrzeć tamten film. Ja bąki nie wytelepisz i mi nie powiesz, że jest inaczej. Ale czy podrabiany ludolog, czy nawet nazwanie ci ironicznie hardcorem, jakkolwiek umywa się do tego, jak potrafisz nazywać swoich ludzi na kanale, ja naprawdę spełniam jakiekolwiek minimum kulturalne. Ale jakie to jest połączenie pomiędzy jednym i drugim, bo nie rozumiem. Jakie jest połączenie pomiędzy twoim kontentem a moim kontentem? No w tym momencie takie, że kiedy ja krytykuję twój kontent, który jest wulgarny, nie sprowadzam się do tego samego poziomu, ale właśnie wypunktowuję, że on jest wulgarny, dlatego nie spełnia pewnych not, które ja uważam za poważny kontent. Naprawdę. Czyli na przykład mówisz, że twoje nazywanie Drwala Rembajło szkodnikiem nie było wulgarne, nie było depresjonujące. Bo Fitz mi wysyłał wcześniej. Nie, wtedy było depresjonujące. Okej. Ale no nie ma to związku z mamy rozmawiać, jak ty się zachowujesz w taki sposób. Ale w którym jeżeli momencie ty... ja ciebie depresjonuję? Ale no to zobacz, no to jest dokładnie ten drama sam okay. Się ty mi wyciągasz coś, że ja się z kimś czasem potrafię mnie na stream pokłócić i mu umniejszę. Okej. Okay. Po czym? Ja mogę dokładnie to samo wyciągnąć tobie, tylko że ty robisz to na szerszą skalę, pisząc do większej gazety, do większego grona fanów, umniejszając całkowicie innej osobie. Ale jeśli chcesz wyciągać przeszłość... To ten typ w jakiejś gazecie pisał o kimś? Właśnie, okay, ale przytocz kontekst, bo powiedziałeś, że nazwałem kogoś szkodnikiem, możesz przytoczyć kontekst całej sytuacji, chyba że jej no nie pamiętasz. Przytocz, no jasne, przytocz. Nagonka na pierścienie władzy. Nagonka związana głównie z tym... Nie mów mi, że ten typ bronił te pierścienie władzy. Boże, to po co z nim Kisa gada w ogóle? Że ludzie krytykowali serial jeszcze zanim obejrzeli odcinki, tylko dlatego, że tę rolę grała kobieta, a ta krasnoludka była czarna. Na pewno tak było. Przecież pierścienie władzy, ta sraka pieprzona, to gówno, naprawdę, ktoś to... Nie, już... Przecież to miało jakieś rekordy oglądalności na tym zasranym Amazonie, tak? Rekordy. Więc czemu on z góry uznaje, że ktoś tego nie oglądał, a wyzywa? Skoro to pobiło rekordy, czemu on to uznaje? Skoro realia są zupełnie inne. Do skóra, co robił wtedy Drwal Rembajło? Swoje materiały ubierał formalnie w taki sposób, aby tytuł niejako synergizował się z obrazkiem głównym, na którym często właśnie osoba reprezentująca daną płeć czy mniejszość rasową wypadła. Tak delikatnie mówiąc, niekorzystnie. Tak nie, poczekaj, powiedz mi, teraz chcesz zarzucić Drwalowi Rembajło rasizm, czy nie? Tak, oczywiście, że tak. Ale z jakiego powodu? Aha, okej. Okay. Bo mu się nie podobało, że czarnoskóre są... Nie pamiętam, co było w tych pierścieniach. Krasoludy były, nie?
Nie pamiętam, co tam było w dupę. Oglądałem to, ale dwa odcinki, bo dalej nie dałem rady. Ciężkie było. Ale wystarczyły dwa z tego gówna, żeby to ocenić. Bo dalej jest podobno jeszcze gorzej, więc i tak łaskawiej oceniam. Dzięki Diabel za 15 lat, witam. A elfy były i krasnoludy, okej. Czyli nie można ocenić, że ktoś na przykład aktorsko źle zagrał, bo jest czarnoskóry według tego chłopa? To ciekawe. To, wiesz co, ja bym tutaj bardzo chętnie... Poczekaj, Karol. Ja bardzo chętnie bym powrócił do pierwszego maila, którym ty napisałeś. Nie, ale daj mi dokończyć, okej? Mówiłeś na początku, żebyśmy sobie nie przerywali. Ja powrócę do pierwszego maila, w którym ty się zwróciłeś do mnie, po tym jak odpowiedziałem na twój podcast na kanale Gry Online, w którym wypowiedziałeś się taki... czyli ludolodzy z YouTube'a, prawda? I skomentowałem to całe wideo. I ty w tym pierwszym mailu napisałeś coś takiego. Po pierwsze, wspomniałeś w materiale o kasusie autorki tekstu o seksualizacji kobiet. Pomogę, uważam, że ten temat wybiega połączymy poza recenzji dyskusji. Prosiłbym o nieporuszanie go w przyszłości w jakikolwiek sposób, mając na uwadze dobrze. Czekaj, co oplułem? Diablowi podziękowałem. Że tejże autorki, która ciężko zniosła jakiś czas temu całą sytuację. Kisza, niezależnie od opinii twojej, nie mojej. Rozmowa o doktorach zainspirowała cię do zrobienia quizu o doktorach? Doktor... Tundersztyc, doktor Dre, doktor Grahamka. No coś pięknego. Muszę to zrobić. Kiedykolwiek, daj mi dokończyć, Karol, bardzo cytuj moją wiadomość. Cytuj moją wiadomość. On jest doktorem ten od Grahamek? Jakim? Nie uwzględniając kasusu tej autorki, bo to jest naprawdę prośba od niej, naprawdę. Doktor... Ale no poczekaj, dasz mi dokończyć? Tak, dalsza ale... wiadomość. A dietetyki, racja, przecież on to ciągle gada. Ją czytaj, ale nic niezależnie od opinii twojej, mojej, kogokolwiek, sprawa ta zdążyła umrzeć, slash ucichnąć, nie warto jej rozgrzebywać, jeśli na szali mamy do czynienia z psychiką drugiego człowieka. Dokładnie. Mhm. Czy to jest hipokryzja, kurwa, stary? I to całkowita. Jaka hipokryzja? Ale w jakim momencie to jest hipokryzja? Opl, co ty mówisz? W takim momencie, że ty zaczynasz mówić o tym, żeby nie poruszać pewnych tematów związanych aha, z drugim człowiekiem. Uważasz, że nazwanie szkodnikiem drugiej osoby, która działa z premedytacją, budując sobie kliki i rozpoznawalność, jest szkodzeniem psychiki, jest atakiem na psychikę tej drugiej osoby, tak? No oczywiście, może zostać tak odczytane, ja tego nie będę interpretował. A nie, a ja uważam, że ten autor jest akurat dużym chłopcem i jeżeli doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakimi narzędziami dysponuje i co robi, żeby zdobyć... Cześć, on dobra, na spokojnie, przeanalizujmy to. On nazwał szkodnikiem tego Drwala, którego ja znam kanał i tak dalej, oglądam go, lubię go, ale nie będę go bronił jakoś, dlatego że on go szkodnikiem nazwał. Pewnie sam by się umiał bronić, ale mu się pewnie nie chciał nawet. Nazwał go szkodnikiem, a teraz się broni, że miał prawo go tak nazwać, bo według niego jest rasistą, tak? Czyli jak uznamy kogoś za rasistę, mamy prawo go obrażać, bo obrażamy go, że to jest mniejsze zło wtedy, albo większe, że wtedy jesteś usprawiedliwiony, bo atakujesz rasistę, tak? Czyli po prostu kogo chce... Mogę nazwać rasistą i tak dalej, i wtedy go bezkarnie obrażać? I tyle? Jakbym nazwał rasistą kogoś, kto mi kiedyś by dał bana na Twitchu, to mógłby potem go obrażać bezkarnie, jego nawet zdjęcie pokazać i tak dalej? Ten poklask, kliki, pieniądze, wszystko? To wie, że może spotkać się z backlashem. I nazwanie go szkodnikiem nie jest niczym złym, a tak naprawdę on to skipebolizował. Nie, Drwal Rembaju pokazuje... Po prostu rzeczy takie, jakie są. Nie wiem, co tu jest szkodliwego. W sensie on recenzował te pierścienie, pamiętam, i Wiedźmina. Ale co w tym jest szkodliwego, to ja nie wiem. To jest kontent zwykły. Porównując mnie, wykorzystując argument ad Hitlerum, mówiąc, że Hitler nazywał szkodnikami Żydów. No błagam cię, no to jest przecież taka hiperbolizacja. Że to on Karol, jest bardziej po pierwsze, bardzo bym cię prosił, żebyśmy tutaj nie wchodzili w takie typowo... Dlatego Demon City jesteście wyzywani przez czat? Jak to Queen to jesteśmy? Ale my nie, ja nie jestem rasistą poza tym, co ty mi tu rzucasz? Ty jesteś rasistą. Takie typowo polityczne gadki, na które nie do końca ma miejsce na Twitchu, nawet... Ale sam zacząłeś ten temat. Ale poczekaj teraz, Karol. Nie zacząłem, stary, psycholog, wiesz, tematu mordu ludzi. Tam ci to zacząłem cytować Valerian Bajło, ja tylko cytowałem Valerian Bajło. Ja tylko zacytowałem twórcę, którego bronisz. Na sekundę. Nie. Tak, słuchaj, zacytowałem. Ja tutaj nie stawiam się w żadnej obronie. Ja przywołałem pewien element, tak? No chyba, że ja fakt... Ale to jest. Ciekawi mnie to, że ten człowiek
jest tak bardzo, nie wiem, w coś zapatrzony, czy to w siebie, czy w to w swoją wyższość, że obraża kogoś, jednocześnie walczy o to, żeby kogoś się obrażać. To jest nie najlepsza metoda. Ty napędzasz tylko to w ten sposób, tylko że on no niestety tego nie widzi. Nie. Zacytowałeś mnie, a ja cytuję w odpowiedzi tego jego twórcę. Co jest w tym złego? Ale czy ja staję teraz w jego obronie? Cytuję ale poczekaj. Zobacz, ty teraz przed chwilą, Karol, powiedziałeś, że dany osobnik jest dużym chłopcem i powinien być świadomy, do czego to może doprowadzać. Jednak hipokryzja leży w tym, że z drugiej strony też mówimy o przykładzie dorosłej osoby, która może być tego świadoma. To jest stawianie podwójnych standardów z swojej strony. Znowu starasz się powiedzieć, co ja robię, a czego ja nie robię. Nie, naprawdę, w tym przypadku nie jest to hipokryzja, ponieważ backlash sypiący się na tę autorkę był nieporównywalnie większy i nieporównywalnie... Dobra, ja jeszcze rozumiem, no można kłócić się, czy ktoś jest rasistą, chociaż to jest naprawdę z dupy, ale bronić pierścieni władzy, tego nie da się zrozumieć. Nie da się tego zrozumieć tyle. Nie da się niestety. ...nie bardziej obrzydliwy od zwykłego szkodnika, który jest słowem... Ale kto to zmierzył? Ty to zmierzyłeś? Masz jakieś narzędzie, stary? Masz baklażometr? Wydaje mi się, że kilkaset komentarzy kontra jeden to jest wystarczający. Jest łatwo zmierzyć, że taka proporcja ilości komentarzy wystarczy, żeby komuś mocno napsuć w głowie. Nie, poczekaj. Jeszcze raz. Kilkaset komentarzy kontra jeden, tak? Tak, dokładnie. Okay. Jeszcze gdybym przeleciał się od góry do dołu, nie, użyłem słowa szkodnik i dalej się trzymasz tego słowa, a kiedy ja staram się bronić, używając retoryki drwala, ty mówisz, że nie wchodźmy na te tereny, one są zbyt grząskie. Więc kto tutaj próbuje wykazać się tym dowództwem w trakcie dyskusji, żebym to ja wypadł na tego złego, kiedy tak naprawdę ja wychodzę z pozycji osoby, która stara się... O jakim jednym komentarzu ty mówisz, bo to mnie pytam, i o twoim, tak? Mówisz o komentarzach negatywnych, które jedna osoba mogła dostać i o jednym negatywnym komentarzu, który wystosowałeś ty. Negatywnym tak? komentarzu. On był częścią artykułu. Częścią artykułu. Ale o tym mówisz. Tak, dokładnie, mówię o tym komentarzu. Za tym nie stoi, się o zdrowie psychiczne. Za tym nie stoi żadna odpowiedzialność twoja, pisząc taki artykuł. To się... Czekaj. Ten typ, wielki socjolog, psycholog i tak dalej, mówi, że mógł tak napisać, nazwać go szkodnikiem, bo on w tym miejscu jednej złej rzeczy dostał 800 pozytywnych. I to jest jego linia obrony, gdzie każdy youtuber obejrzy jakikolwiek wywiad, to nie jest jakaś wiedza naukowa, możesz pisać wywiad z kimkolwiek, mówi, że mimo miliona pozytywnych komentarzy przeczyta 3 na swój temat i potem zostaje mu to w głowie. I każdy youtuber to samo pieprzy, to samo, ale jego linia obrony, no ale przecież ludzie mu napisali, że fajny filmik, to mam prawo go nazwać rasistą i szkodnikiem. Świetne, świetne. Psycholog w dupę. Doktor w dupę. Od Grahamek jest większym doktorem. Sprowadza do jednego komentarza. To... Wiesz, on jest serio doktorem, tak, racja. Ale jeżeli to się sprowadza do jednego komentarza, Karol, daj mi dokończyć, znowu mi przerywasz, samo to prosiłeś na samym początku. Jeżeli to się sprowadza do jednego komentarza, to czemu mój jeden komentarz w sprawie tej autorki był problematyczny? Przecież to był jeden komentarz. To nie był jeden komentarz, to był jeden komentarz dorzucony do całego kotła komentarzy, które na przestrzeni miesięcy były publikowane. I ten temat tak naprawdę już umarł, a ty go ożywiłeś, co wcale nie pomogło w dalszym prowadzeniu relacji z daną osobą. Naprawdę jakby, co jest w tym trudnego do zrozumienia? Czy naprawdę chcesz na tych dwóch przykładach pokazywać, że ja mam podwójne standardy? Ty siebie słyszysz, czy nie? Słyszę siebie, w ogóle no co to jest za pomysł, nie. Aby w dyskusji o ludologii i w dyskusji o tym, co nakręciłem w moim materiale, wyciągać wszystkie moje brudy po kolei. To jest twój plan, żeby... Ty zacząłeś od... Przecież... Przecież wcale tak mam go, że ludzi obraża. Ja nie wytrzymam. No przecież ty, jak on się będzie słyszy, naprawdę, według mnie on powinien obejrzeć ten film w spokoju, bez nastawiania się w żaden sposób i zobaczyć, że pieprzy. Niestety. Ten typek, co gada z Kiszakiem, no przecież... Ale to ty od nich zacząłeś. Ja? To ty zacząłeś jakieś moje brudy wyciągać, stary. Zacząłeś mówić, że obrażam ludzi na streamie i że dlatego to jest nierzeczowe rozmawianie ze mną i my nie gramy do tej jednej bramki, bo ja potrafię zrobić coś na streamie, co tobie się nie podoba. No, ale to nie są twoje brudy, to są fragmenty filmów, które ja nawet wykorzystałem w tym materiale. No to nie są twoje brudy, to są fragmenty twoich tekstów, które ja wykorzystuję teraz. Nie. Mówię, że wykorzystałem fragmenty twoich filmów, aby pokazać po części. Szoty z lutego nie było jeszcze, ale bym obejrzał. No. Tę wulgarność, tę bezpośredniość. A nie wykorzystałem fragmentów materiałów, które były o wiele bardziej obrazoburcze, bo uznałem, że nie o to tutaj chodzi. Ale to nie jest pranie jakichś twoich prywatnych brudów, to są brudy publiczne. Ty to publikujesz na swoim kanale regularnie. To, co ty zrobiłeś, ty to komunikowałeś na swoim kanale, ale w momencie, gdy dotyczyło to ciebie, nazywałeś to brudami i praniem brudów.
Drama z game devem jest tak naprawdę świeżą sprawą. Ty niedawno obrażałeś game developerów. Jaka drama z game devem? O czym ty mówisz? Drama z game devem. Umniejszałeś ludziom, którzy zostali zwolnieni w tym kryzysie. Wywaleni z różnych firm. Komu umniejszyłem? Komu? Umniejszyłeś im, mówiąc, że zostali zwolnieni. Komu? Tylko. No, deweloperom, ile razy mam to powtórzyć? Deweloperom, polskim deweloperom, którzy zostali zwolnieni ze studiów. Jezus Maria, o na co to wchodzi, widzowie? Jezu, ja siedzę w internecie dużo, ale ja chyba za mało nadal. Ja pierdzielę, ja nie wiem, o co chodzi. I co powiedziałem? Odpowiedzą ci. Ale nie, no powiedz, co powiedziałem, jak im umniejszyłem? Między innymi powiedziałeś im, że zostali zwolnieni głównie dlatego, ponieważ nie wyrabiali normy swojej pracy, tak? Jakby, ja to powiedziałem. To jest ich wina, że zostali zwolnieni. Nie ja wiesz, to powiedziałem. Dlaczego powinniśmy roztrząsać ten temat. Ja to powiedziałem, oczywiście, Karol. Parafrazuję ciebie w tym momencie. Bo ja tego nie powiedziałem, Karol. Ja nie powiedziałem, bo wiesz dlaczego? Z uwagi na to, że jestem kilkuletnim twórcą internetowym, bardzo staram się uważać na to, co mówię. Jak oglądałem materiał tej dziewczyny, to ani razu nie odwołałem się do jej sytuacji. Nawet komentuję to w kolejnym materiale, w którym mówię, że bardzo mnie dziwi. Ta drama, co to? No teraz się zaczęło wszystko. Wcześniej było słowo ludolog. Jej postawa. O definicję. Ale wiesz, mimo wszystko ludzie są... nie każdy jest tak nastawiony na różne bodźce, którymi może być poddawany jak twórcy internetowi, dlatego wydaje mi się, że powinna się zachować inaczej, no ale zachowała się w taki bardzo emocjonujący, deprecjonujący sposób, próbując mi umniejszać, bo to faktycznie miało miejsce. Ja mój materiał obejrzałem dokładnie jeszcze raz, odpowiadając na jej odpowiedź. Dokładnie sprawdziłem to, co powiedział. Kiszczak powiedział, że zostali zwolnieni, ponieważ ich pracę można było zastąpić i nie wyrabiali na tyle dobrych wyników. Aha, okej. Okay. I Karol... Ja nie powiedziałem, że ludzie w game devie zostali wypierdoleni, tylko dlatego, że byli niekompetentni. Przepraszam, Raxer. Nie powiedziałem tego. Nadzorowałem materiały tworzone na game devie, więc robiłem research, również ten negatywny, czyli twoich materiałów. Mm-hmm. Jeszcze przed materiałami. A to ten typ ogólnie jest jakimś redaktorem gdzieś? Pisze jakieś artykuły, tak? Da się to gdzieś przeczytać i tak dalej? Współdzielony mi z tą dziewczyną, tak? Że ty skomentowałeś jej film, ona potem na tobie... On jest z gry online? Czyli z TV gry, tak? Czyli to jest drama Kiszak versus TV gry. Okej. Okay. Powiedziała. Nakręciłeś coś bardziej ogólnego, w którym to podałeś przykład, jak pracowałeś w korporacji. I na przykładzie ile tam było? 100, 200 osób? One zostały zwolnione i ty powiedziałeś, że byłeś pewien, że one zasługują na to, żeby być zwolnione, ponieważ ty je wszystkie znasz. To jak, w jaki sposób nie jest to umniejszanie? Nie, ty się odwołujesz teraz do odpowiedzi i do narracji, którą narzucił ktoś inny. Ja powiedziałem Ale coś innego. Nie powiedziałeś czegoś takiego? Bo ja jestem pewien, że właśnie to powiedziałeś. Karol, możemy wrócić do tego, jak chcesz, możemy to znaleźć, może ktoś to znajdzie na czacie, ale tak, osoby, które wtedy zostały zwolnione, byłem pewien, że zostaną zwolnione. Wiesz, tak, a ile ich było? W okolicy 200 osób, tak mi się wydaje. I ty byłeś pewien, że 200 osób zasługuje na to, żeby być zwolnionymi? Dokładne 200? Nie, cały dział stary związany z marketingiem. O co chodzi, że Kiszak ma znowu dramę? Jest poniedziałek. 60 osób, tak. A powiedziałeś, że 200. Nawet jeśli jesteś pewien w takim razie, że 60 osób zostało tyle wystarczy. Tak. Dobra. Wiesz dlaczego? No, jestem ciekaw. Bo zostały nam przedstawione wyniki tych osób. Kiszak ma dwa razy na godzinę dramę. W sumie tak, bo tu już jest teraz o co innego drama, a filmik trwa już godzinę. No. W tej podstawie wiedziałeś. To dlaczego umiał? To niesamowite w takim razie, jaką ty manipulacyjną zagrywkę stosujesz w swoich materiałach, że ja byłem pewien, że te osoby na to nie zasługują. A skąd możesz wiedzieć w takim razie, że te wyniki nie były zmanipulowane? Nie, no wiesz, nie, to nie jest stary manipulacja, co? Jeżeli nie udostępniasz wszystkich informacji. Czyli rozumiem, że podobnie jak góra, opierasz swoją opinię na Excelach, na słupkach, na wynikach, tak. A nie patrzysz się na rzeczywistą pracę danych ludzi. No okej, masz prawo do takiego. Czy o czym jest teraz mowa? Zwolnili kogoś, bo w Excelu było napisane, że na niego nie zarabiają. No tak działa prowadzenie firmy. O czym jest teraz mowa? No w korporacji jest bezduszna sytuacja. I tyle. Na czym to się ma opierać innym? Bo teraz ja nie znam tamtej dramy, ale zastanawiam się, o co on walczy, ten koleżka. Za co mieli innego zwolnić? No za to, że ktoś nie zarabia na siebie, no i tyle. Takiego poglądu. A ja no jesteś rozliczany konkretnie z twojej pracy. Jeżeli pracujesz w korporacji, która jest nastawiona na konkretne zyski, jesteś świadomy tego, jakie są twoje zadania, jakie są twoje wyniki, w jaki sposób są mierzone, to możesz być świadomy, że jeżeli ich nie spełniasz, jesteś zwolniony. I wiesz, wypowiadałem się tutaj o moim prywatnym case, o pracy, w której ja pracowałem, w której mieliśmy to dokładnie przedstawione. Nie wypowiadam się z pozycji osoby, która pracowała w każdej korporacji na świecie. Może wiesz, ktoś pracuje w branży, której jest bliżej pisania chyba tekstów, tak, twoja, która jest bardziej humanistyczna i może jest mniej mierzalna. Ale pracowałem, stary, w branży, która była bardzo racja, mocno mierzalna. Sanderka, to prawda. Ale wypowiadasz się, jako cytuję, autorytet dla niektórych widzów w branży,
branży gier wideo oraz osoba, która powinna ponosić odpowiedzialność za twoją twórczość. Nie wypowiadam się nigdy z pozycji autorytetu, chłopie CEO, ani... W oczach innych widzów, sam powiedziałeś, że przez niektóre... I to jest to samo? On w tym momencie robi to samo, co z Tudrwalem. Jego uznał za rasistę, może go obrażać. Teraz uznał, że ktoś jego uznaje za autorytet, więc może mu wpieprzyć jakieś słowa do gęby. Widzów jesteś postrzegany jako autorytet. Jeżeli jesteś tego świadom, powinieneś wiedzieć, że każde twoje zdanie, każde twoje słowo waży. Waży. Okay. Ale ty tę dygresję o korporacji przełożyłeś potem na dyskusję o sytuacji w gamedevie. Mhm. I w jaki sposób ją przełożyłem? W sensie, gdzie był błąd, jakiś rozumiem. Ale czym się różni, bo teraz się zastanawiam. Problem taki, że nie znam całej tamtej dramy, tylko tyle, co gadają. Ale czym się różni firma, która robi gry, od firmy, która robi zapałki? Jak pracownik nie zarabia na siebie, to nie ma sensu go trzymać. Chyba że to jest jakaś inwestycja i ma zarabiać za jakiś czas, tak? Ale tu, jak już zwolnili ileś osób tak dużo, no to znaczy, że no, trzeba było mocno ciąć te koszta i tyle. Więc w takim razie to już mogła być ta inwestycja i się już długo nie zwracała, więc ich zwolnili. Tyle, no co to za pieprzenie? Czemu kogoś zwolnili? Przecież najprostszy powód, no to jest firma, no co mieli zrobić? To nie jest urząd państwowy jakiś, gdzie sobie trzymasz człowieka dla jaj. Tylko to jak firma na siebie nie zarabia i to długi czas, no to albo się zamknie, albo kogoś zwolni, no. Panie, które podjąłem. Znaczy według ciebie błędu rozumowania nie było, bo uznałeś, no że skoro tam ci pracownicy zasługiwali na zwolnienie, to tutaj... Ale nie robi zapałek i jest płakane, że AI wyrzuca z branży. Aha, a myślisz, że w firmach, które taśmowo robią produkty, nie było płaczu, że maszyny zastępują? To jest analogia, to jest to samo, jeden do jednego się dzieje. To jest to samo, co z maszynami parowymi, no nie ma nowych rzeczy na świecie. Jakby ten mechanizm ciągle ten sam, więc co to za gadanie? To samo, no. I teraz będą nowe miejsca pracy, w których ci ludzie znajdą pracę i tyle, no. Pewno, na przykład reaktor, ile stołków jest wolnych. Ja aż tak dużo nie zajmuję stołków. Zasługują. I na przykład dziwi cię to, że w erze postępowania AI graficy są zwalniani, którzy zajmują się tylko 2D? Czy mnie dziwi? Nie. Czy mnie boli? Tak. Okej. Okay. Czemu on broni te pierścienie władzy? Niby czarnoskórzy, krasoludzi, czy elfie, to nie jest normalne, skoro on ocenia Wiedźmina? Nie wiem, dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, czy tam ktoś był czarnoskóry, czy nie. Po prostu ten serial był niezwiązany prawie w ogóle z książkami, na których się miał opierać. To była największa jego wada, że wymyślili jego historię. I tak, to, że ktoś tam jest czarnoskóry, to co to za różnica? Masz dużo przykładów, gdzie jest czarnoskóry aktor, gdzie w źródle był inny, a jest to dobry, dobrze to zagrał, czy pokazał postać i nikt się nie oburza, więc co to za problem? Wprowadzamy to do tego, czy coś jest typowo empatyczne, związane z emocjami, czy coś jest super. Ale to już nie jest kwestia empatii, to jest kwestia prawa człowieka do pracy. Ale nie chciał, tak jak sam mówiłeś, nie chcę wchodzić już. Co tu? Tylko 2D? Czy mnie dziwi? Nie. Czy mnie boli? Tak. Okej, okay. Czyli sprowadzamy to do tego, czy coś jest typowo empatyczne, związane z emocjami, czy coś jest suche. Ale to już nie jest kwestia empatii, to jest kwestia jakby prawa człowieka do pracy. Ale nie chciał, tak jak sam mówiłeś, nie chcę wchodzić. Jak cię zwolnią z pracy, to nie masz już prawa do pracy? No, masz. Gdzie indziej, no. Widzowie, jak przestaniecie mnie oglądać i zabierzecie mi chleb, naprawdę, no zrobię powstanie w Polsce. Powstanie i rozbiory Polski zrobię nowe. Chodzić już. Jeszcze raz, nie możesz, w sensie jakiego prawa? Zabierzecie mi prawo do streamowania, nie oglądając streama. Tak, człowiek ma prawo, powinien mieć prawo do tego, żeby znaleźć pracę w swoim zawodzie, jeśli jest zastępowany przez maszynę. Jest w tym jednak coś amoralnego. No ale to już jest dyskusja o zupełnie coś innego. To nie ma jakby... Ale to najlepiej według mnie na takie rzeczy, chociaż ciężko to dość porównywać, bo AI jest, no naprawdę wydaje się, że będzie bardzo zaawansowane niedługo. Już jest dość, ale można najlepiej porównać przez historię takie rzeczy i zobaczyć jak było, że maszyny zabierały od kiedy powstały ludziom pracę i wtedy powstawały nowe miejsca pracy i teraz będzie pewnie podobnie, no. Więc wiesz. Podkreślam literkę na początku. Ty wiesz, co się działo w momencie
w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w momencie, gdy maszyny zastępowały ludzi? W latach 60. z tego co pamiętam, to też Per Maygard wydał taki tekst, który ty uważasz za archaiczny i nieaktualny. Mhm. Nie wiem nawet, co to za tekst. O ludologii. Który... Powiedziałeś, że, okay, że ta definicja ludologii jest nieaktualna. Dlaczego mamy się trzymać przyszłości? Myślę, że teraz idzie na większą skalę, AI może zastąpić wszystko. No nie znamy potencjału, więc można myśleć tak, a można myśleć inaczej. Ja myślę, że dużo zastąpi, no. Ciekawe jest to, że AI zastąpi rzeczy, które wszyscy myśleli, że nie są zastępowalne, nie? Wszyscy gadali o programowaniu i komputerach i się śmiali, że ktoś idzie na hydraulika w najprostszy zawód, czy tam, wiesz, tak w cudzysłowie, a się okaże zaraz, że to będą zawody, które ciężko zastąpić, no. Ciekawe to jest. Właśnie tak, jakby trzymam się twojej tutaj tezy, trzymam się twojej narracji. Mhm. Czyli industrializacja nie powinna mieć miejsca, swoim zdaniem. Była błędem. I to, ja co teraz, tak jakby wpływ AI, który będzie miał, wiesz, pokłosie zmieniać. No, problem jest taki, że podobnie do tego patrzę jak Kiszak, czyli przez pryzmat historii. Więc ciężko mi tu coś dodać. No, przed chwilą powiedziałem to samo, więc... ...konkretnych ludzi, których zawody zostaną zredukowane. Też będzie błędem. Nie wydaje się, że to jest kwestia... Tak, to AI teraz gada do ciebie. Ale ty myślisz, że kwestia AI jest jedynym powodem, dla których zwalnia się aktualnie ludzi? No nie. No właśnie nie. No nie, ale nie powiedziałem tego. Ale zobacz, ty nadal narzucasz coś sobie... No ja tak nie powiedziałem. Czy tak powiedziałem, Karol? Ale nie ma problemu z tym, że jednocześnie branża się unowocześnia, a jednocześnie zachowuje ten ludzki pierwiastek. Nie trzeba zwalniać masowo tysiąc ludzi. Oni są zwalniani tylko i wyłącznie... Mi się wydaje, że ktoś, kto prowadzi firmę, to taką dużą, żeby 200 osób zwolnić od ręki, wie, jak nią zarządzać, a jak nie wie, no to ta firma się przewróci, no ale raczej wie. No, na takich stanowiskach rzadko się zdarzają takie bezmózgi, ale w sumie z drugiej strony można spojrzeć na niedawną dramę z kanałem sportowym, gdzie chłop się śmiał, że wyświetleń nie są pieniądze, tylko z czegoś tam. Więc czasami się zdarzają tacy dziwni ludzie na najwyższym stanowisku, ale no wiesz, no, tutaj chyba jest coś innego. Bo tu 200 osób aż zwolnili od ręki, to ile ludzi tam musi pracować? Przez słupki w Excelu, krótkofalowo, żeby te słupki się zgadzały przez chwilę, przez miesiąc. I pracują w korporacjach i są świadomi tego, jak będą traktowani. No, podpisujesz cyrograf pracy w korporacji, jesteś świadomy tego, że podpisujesz się 201. Jak idziesz pracować do kebaba, jesteś świadomy tego, że będziesz robił kebaby. Jak zaczynasz pracować w korporacji, która na pierwszym miejscu stawia słupki w Excelu, jesteś świadomy tego, że pracujesz w korporacji, która na pierwszym miejscu stawia słupki w Excelu. Każdy podejmuje życiowe decyzje, ciekawe, które potem finalnie jest rozliczany. Myślę, ale zobaczymy. Czy tak naprawdę spotykasz się ludźmi, czy tak naprawdę jako pracownik spotykasz się z ludźmi z góry? Wiesz o tym, co oni planują? Nie, jesteś częścią zwykle ekipy twórczej, pracującej w tym świadku game devowym, czy tam marketingowej, ale robisz swoje. Czyli jeżeli jesteś pod wielką korporacją, która zatrudnia kilkaset osób, jesteś biedny, bo nie jesteś świadomy, jak działa świat. Ja jestem reaktorologiem, no wiem, dziękuję bardzo. Jeśli firma zdrowotna, pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, to dlaczego miałby zostać zwolniony? Co? Pracę, która zatrudnia kilkaset osób, jesteś biedny, bo nie jesteś świadomy, jak działa świat. Jeśli firma zdrowo prosperuje, a pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, to dlaczego miałby zostać zwolniony? Bo będzie zastąpiony nowocześniejszą technologią. No to ja tak nie patrzę na świat. To jest podejście... Nie ma znaczenia, jak patrzysz na świat, bo świat i tak się będzie rozwijał mimo wszystko. Co za różnica? Jak on patrzy na świat, jak ktokolwiek, co za różnica? To jest takie pieprzenie jak z tym, żeby zatrzymać rozwój AI, bo jeszcze przypadkiem ludzkość wyginie. No już to nie jest możliwe, już jest za to za późno. Tak samo to nie jest ważne, czy ktoś to wprowadzi w prawem, czy nie. I tak samo jest to nieważne, jak on patrzy na świat. To nie ma w ogóle znaczenia. No taki jest świat po prostu, że nikt, że każdy ma to w dupie, no. Trzeba się z tym pogodzić. I znowu ten przykład, co wcześniej gadaliśmy, że on życia za bardzo nie zna. No trochę jak boomer pieprze w tym momencie, ale tak czuję, jak on gada. Pragmatyczne. Logiczne ze strony pragmatycznej, ale ja tutaj jednak biorę stronę człowieka. Ale, no nie powiesz mi, że to pragmatyczne podejście mimo Czekaj, co? Czekam na... ale wszystko co wzięło mówisz? W górę na kartach naszej historii. Dobrze, nie więc możemy być tego świadomi na podstawie historii, którą wybudowaliśmy jako rasa ludzka. Niech takie podejście dalej owocuje, zobaczymy dokąd jako cywilizacja dotrzemy. Cześć, co?
że to pragmatyczne podejście mimo wszystko wzięło w górę na kartach naszej historii. Dobrze, niech więc możemy być tego świadomi na podstawie historii, którą wybudowaliśmy jako rasa ludzka. Niech takie podejście dalej owocuje, zobaczymy dokąd jako cywilizacja dotrzemy. Co to za... No tego nikt nie przewidzi, także no. Ale z tego jak on brzmi, to można wywnioskować, że on już wywróżył jak to będzie. No ale może jest jakimś magikiem. Okej. Okay. No dobra. To jak byśmy to podsumowali? Masz jakiś pomysł? Bo widzisz, ja tutaj trochę mam wrażenie, że to jest... Nie wiem, ale w skrócie ten człowiek mógłby... Nawet nie wiem, czy to trzeba jakieś czytać statystyki, ale zdać sobie sprawę, mógłby otworzyć oczy, że przeciętnemu człowiekowi żyje się coraz lepiej, więc idzie to raczej w dobrym kierunku wszystko. Nawet jak kogoś zwalniają z pracy, to i żyje się coraz lepiej, więc co on pieprzy? Skończyliśmy na bardzo dużej różnicy poglądowej, światopoglądowej. Przynajmniej wiemy, że się różnimy poglądowo. Słucham? Przynajmniej wiemy, że różnimy się poglądowo. Nie, no tego byliśmy świadomi. Karol, słuchaj, ja bym to podsumował w ten sposób. Nie wiem. I ty zrobisz tym, co zechcesz. Wydaje mi się, że może to jest kwestia etyki dziennikarskiej, może to nie jest kwestia etyki dziennikarskiej, ale podkreślę, że ja uważam, że byłoby to... Żyje się za dobrze, Dar? No dlatego 200 osób zwolnili. No ale za wysoką rzeczowość dziennikarską. Przepraszam jeżeli cię. Tworząc tego typu materiały, faktycznie pokazałbyś pełne spektrum tego trzeba samego miejsca, było nie wyrywając się z kontekstu, ponieważ nie użyję tutaj słowa manipulacji, ale przedstawiłeś konkretne argumenty pasujące do twojej tezy, które dobrze, dają herbata, bardzo ciekawe. Dużą siłę twojego subiektywizmu i sposobów, w jaki chcieliś nakręcić dany materiał. Nie uważam, że podszedłeś do tego materiału surowo tak neutralnie, a podszedłeś do niego z konkretnym nastawieniem, które chciałeś udowodnić większej ilości osób. Dobrze, ja uważam, że podszedłem do tego tematu uczciwie, co ustaliłem z wieloma ludźmi po drodze. Mhm. Cóż mogę rzec? Naprawdę, uważam, że zrobiłem materiał, może nieczystą wodę, cytując nawet TVP, ale jest to materiał, który nie zakłamuje rzeczywistości i w 70% skupia się na teorii. Mm-hmm. A 30%. No nie, jasne, skupiasz się bardzo mocno na teorii. To ja o jedną rzecz cię poproszę. No ja jeszcze teoretykiem. Czy następnym razem, odwołując się do mojego tematu, dasz mi możliwość wypowiedzi? Tak jak ja dałem możliwość wypowiedzi tobie, ponieważ uważam to za bardziej etyczne. Szczerze nie planuję czegoś takiego robić, ale jeżeli kiedykolwiek miałbym robić kolejny materiał z twoim udziałem, no to będzie to twój żywy udział. Prawda jest taka, że przez parę tysięcy lat ludzie mieli... No tak, tak, no. No właśnie o to mi chodzi, żeby otworzył oczy. No bo żyje się coraz lepiej i nie da się tego podważyć. Wiadomo, on by dał przykład taki, tak? A co z ludźmi w jakichś tam obozach na Syberii, co Putin ma na pewno? Co z nimi? No właśnie, co z nimi? Piszę do ciebie. Okej, okay, super. To bardzo fajnie. A czy w takim razie, czy z twojej strony możesz zadeklarować, że zastanowisz się chociaż przez chwilę, czy te fundamenty, o których opowiedziałem, nie są choć trochę sensowne, bo na podstawie twojej analizy mojego materiału... Co z ludźmi mieszkającymi w Łodzi? Mogę ci powiedzieć z doświadczenia, nie jest dobrze. Na to, że ty się z niczym nie zgadzasz. Wychodzi na to, że odrzucasz wszystko, co ja powiedziałem, a to nie są nawet moje słowa. Więc zastanawiam się, czy ty kontestujesz całą rzeczywistość, czy bardziej tak, robisz to... Ale on śmiesznie brzmi, mówiąc to. Ciekawe. Tylko i wyłącznie po to, żeby mi zrobić... Ja kontestuję całą rzeczywistość, przepięknie to określiłeś. Dobrze, taki buntowniczy vibe akurat możemy dzielić, tylko pewnie nie w tych rejonach, których myślimy. Hedonistyczny taki, wiesz, mam bardzo podejście. Hedonizm i nihilizm to dwie moje ulubione filozofie, o których często mówię na streamach. No to bardzo u mnie hedonizm, nihilizm i empatia. To potrafię współgrać ze sobą całkiem fajnie. A dla mnie empatia jest całkowitym zaprzeczeniem ogólnych filozofii, które powinniśmy wyznawać i chyba z tego się bierze cały dyskurs. Zależy, który u nogu wstanę z łóżka, wiesz? Dobra. Bloodborne ma w planach. Coraz więcej ludzi mnie przekonuje, że to 30 FPS-ów może nie być uciążliwe, ale jeszcze się nie przekonałem w 100%. Na mój temat tą złą wstałeś, co? Nie, bo naprawdę. Nie wiem. Wydaje mi się, że wstałem tam nogą ludologa. Ty też wstajesz nogą ludologa bardzo często z łóżka. Nie, no ale dobra, tak już całkowicie szczerze, Karol, bo wiesz, ja... Pomimo tego... Ale nie ma, tak już na poważnie. Empatia w... jak to się mówi teraz? Jak to słowo, co my gadaliśmy? W tych, w korporacjach to chyba nie istnieje coś takiego. To jest chyba jedyny człowiek, albo on jest w tej grupie społecznej ludzi, którzy myślą, że jak Google, Coca-Cola i tak dalej ustawi sobie tęczową flagę na logo w jednym miesiąc w roku, to jest za równością ludzi. Nie dlatego, że marketingowo dobrze to wygląda.
Ja pierdzielę. To jest korporacja. Ona robi wszystko, żeby przynosić większe zyski, a nie po to, co ty myślisz sobie, bo logo zmienili. Niestety tak jest. Gdyby, i to jest smutne, ale trzeba sobie zdać z tego sprawę, było na odwrót, że nie ustawianie loga takiego, tylko gdyby zwalczanie pewnych grup było popularne i ludzie by to akceptowali, to te korporacje by to pewnie robiły dla zysku. I to jest smutna prawda, ale pewnie by tak było niestety. Mimo sposobów, w jaki możesz starać się mnie... I w sumie nawet tak było, no patrząc po historii tych korporacji, co kiedyś robiły i te takie długo istniejące, a co robią teraz, no. I można to tego, wiadomo jakoś możesz argumentować, jak krzykaczem, buntownikiem, z korporacją. Idiotą lub psychopatą, socjopatą jestem. Nie, ja jestem widzowie jak Johnny z Cyberpunka. Jestem przeciwko korporacjom, widzisz, walczę z nimi. Ja tak naprawdę nie jestem przeciwko nim. Tylko zdaję sobie sprawę, jakie one są. Czyli bezduszne. BMW, no... No ale są bezduszne, no nie można im przypisywać takich cech. Jak jakimś ludziom, albo małym firmom, no to są korporacje. Naprawdę wydaje ci się, że materiał jak polski... Ale Żyd na ścianie, jak masz go, on powinien do góry nogami, z tego co widzowie pisali, wisieć, bo wtedy mu wypada, więc go powieść dobrze. Wyciera sobie ludologią mordę, nie jest pasywno-agresywny. Odpowiem dyplomatycznie. W tym materiale... Nie no, odpowiedz mi szczerze, nie dyplomatycznie, no serio, nie widzisz, nie, bo... Mnie to trochę dziwi, że ty mówisz, że to nie jest pasywno-agresywne. To jest tradycja. Na Discordzie, to sam przyznałeś, że pojawiają się w nim szpileczki. Mógłbym nie używać słowa mordy, ale z jednej strony tworzysz treści, które w tytułach są ludologiczne, jednocześnie będąc żartobliwymi, prześmiewczymi, a z drugiej strony YouTube po prostu z tego czerpie i wystawia to na samą górę wyniku wyszukiwania. Ja wiem, jak działa świat, ale po prostu uważam, że to jest jednak wycieranie sobie mordy ludologią. To naprawdę jest moja szczera opinia, a nie prawy sierpowy. I kontynuując. Chciałem tym materiałem, co też w nim wspomniałem, nie wiem czy pamiętasz, sprawić, że... Czyli to tak się robi wizyt. Okej, to nie wiedziałem. To jest to bardziej zaawansowane niż myślałem, bo zawsze miałem taki obrazek. No, pamiętam, babcia miała Żydów na ścianie. Obrazy mam na myśli. No. Mówiąc ludologia, te wyniki wyszukiwania gdzieś pomiędzy twoimi materiałami, ja tam będę i rzeczywiście będzie to materiał traktujący o ludologii. I tak się rzeczywiście stało. Jakby spełniłem swój cel i mam nadzieję po prostu, że już dostałem parę informacji, że osoby kupiły tą polską książkę o groznactwie po tym, jak usłyszały o niej ode mnie. To był mój cel. Ty byłeś tak naprawdę pewnego rodzaju środkiem. To może zabrzmieć przedmiotowo, ale nie o to mi chodzi. Bardzo, no. Naprawdę, to jakby skupiasz się na negatywach. Czyli on się teraz przyznał, czy mi się wydawało, że dał kiszaka w filmie tylko dlatego, że większe zasięgi były, a wcześniej się do tego nie chciał chyba przyznać. A zapominasz o tym, że ja w tym materiale mówię, że nic nie mam do tych analiz. Tak samo w tej dyskusji powiedziałem nie raz, nie dwa, że potrafisz zrobić rzeczowe analizy. Tylko no Karol, bo my gramy do tej samej gramki. Czyli zaraz się pogodzą widzowie, jak oni nie będą razem. Wiesz? No ja uważam, że aktualnie nie gramy przez słowa, które padły w niektórych materiałach przez ciebie, ale może zmienię zdanie, nie wiem. I to powiedz mi, jakie byłby twój ogólne, nie wiem, takie marzenie związane z grami komputerowymi? W jaką stronę chciałbyś, żeby gry komputerowe poszły? W jaką stronę chciałbym, żeby poszły? W stronę Soulsów. Ja będę dość nudny. Ja uważam, że nie potrzeba aktualnie żadnych technologicznych nowinek i rozwoju od tej strony. Mi starczy to, że ja sobie znajdę w ciągu roku kilka tytułów, które jakoś na mnie emocjonalnie oddziałują. I tak naprawdę ta taka dawka średnia tych kilku gier, połączenie z paroma filmami, z paroma albumami sprawia, że jakoś lepiej mi się żyje, nie? Ja nie potrzebuję tego, żeby gry były lepsze po prostu. Czy lepsze? No właśnie o to chodzi, że ja uważam, że gry już są wystarczająco dobre, przynajmniej te, w które ja gram. Ja gram większość... To może, żeby było więcej dobrych gier wartych polecenia. Na pewno chciałbym, żeby było więcej dobrych gier, wysokobudżetowych, bo przy niskobudżetowych jednak uważam, że... Jak że nie są usy? Jest wysoka jakość. Widzisz, my mamy ten sam cel w tym wszystkim. I to, czy ty to podsumujesz naukowymi stwierdzeniami, tezami lub odwołaniem się do starych filozoficznych książek, tez, pojęć, a to, czy ja to wykrzyczę ze stertem kurew i przekleństw, to nie znaczy, że my mamy inny cel. My oboje oczekujemy tego samego. Ale czy w takim razie też zabierasz mi prawo do skomentowania czegoś, co mi się nie podoba? Nie. A tym bardziej, że robię to w sposób, wydaje mi się, nawet jeśli w twojej opinii pasywno-agresywny. Nie, przecież sam powiedziałem, że tym materiałem nic nie zmieni. Jak tylko nie Souls w dupę? Co ty piszesz? Jak ty pisałeś jako pierwszy, że Dark Souls 2 najlepsze? Czyli, dobra, rozumiem. Czyli też uważasz, że to nie są nawet Soulsy. Okej, zgadzamy się w końcu. Ale nie o to mi chodzi. Chcę stworzyć materiał o ludologii. A dlaczego wychodzisz z założenia, że w tym materiale... Powiedz mi tak, Karol, czy grałeś w Kotora? Nie grałem w Kotora. Chciałem poczekać na remake, ale się nie udało. To nie czekaj na remake, bo on nigdy nie powstanie. Słuchaj, to ja ci opowiem chwilę o Kotorze, ludologicznie, okej? Bo to będzie właśnie połączenie mechaniki z narracją w grze komputerowej. Słuchaj. Doskonale.
Cały KOTOR 2 jest zbudowany na systemie party uczestniczenia naszej głównej postaci wraz z dwoma postaciami pobocznymi, które narracyjnie w trakcie fabuły poznajemy. Jak to wpisać KOTOR? Co to jest KOTOR? Ja w to nie grałem chyba. Nie wiem, jak to nawet znaleźć. I przyłączamy do naszej drużyny na podstawie wykonywanych przez nas aktów. Więc jeżeli, powiedzmy, będziesz postawił... To są te Star Warsy? A, no to... To chyba grałem. Ale to jest to online? A, to jest to... Czekaj, ale... To jest jakaś kultowa gra? No ja ją znam, ale... Nie podobała mi się nigdy, bo nie lubię Star Warsów. Postacią nastawioną na złą stronę mocy, bo to jest gra ustawiona w świecie Star Warsów, no to postacie o dobrej stronie mocy mogą się do ciebie nie do końca chcieć dołączyć. Jednakże w drugiej części naszym głównym mentorem staje się Kreia. I cała podstawa mechaniczna KOTORa i systemu party polega na tym, że w trakcie wykonywania przez nas konkretnych questów i podejmowania decyzji postacie potrafią wyrazić dezaprobatę bądź aprobatę względem naszych czynów, co może finalnie prowadzić to na przykład ucieknięcie ich z drużyny w niektórych starych nawet momentach do popełnienia samobójstwa. Jak grałeś to w Lies of P. I no innej, no to wiesz, całej strefy narracyjnej tytułu, prawda? I teraz wyobraź sobie, że w grze mamy dwie postacie, jedną z nich jest Kreia i Kreia nie jest... O czym jest mowa? Dobra, skip ten fragment o Star Warsach, bo nic nie ogarniam. Postacią prawa jest postaciną, powiedz, że jesteś nie czekam chłopca, na to świetne chwile kontencie, że według ciebie może przejawiać znamiona patologiczne, finalnie doprowadził cię do stworzenia materiału na temat ludologii, poszerzenia ludzkich horyzontów. Rozumiesz? To nie chodzi o to, co my dokładnie robimy, a co z tego finalnie wychodzi. Czyli niejako zainspirowałeś mnie do stworzenia materiału o ludologii. A nie? Będą razem. No, to był piękny monolog, ale i uważam, że fajny materiał na odcinek. Ale powiem ci szczerze, że ten projekt istnieje już od 2021 roku i ja sobie regularnie tylko ten rzuciłeś... No dobra, no ale rzuciłeś film 3 miesiące temu, jak napisałeś o mnie na Twitterze, tak? Pierwszy napisałeś o mnie na Twitterze, potem spostowałeś kanał na YouTubie. Efekt nie, motyla. No proszę, nie bawmy się w to, co czasem czytam właśnie od niektórych twoich widzów, że ludonarrator bierze się właśnie z tego, że ludologia jest aktualnie popularna na YouTube. No bo nie, no bo na fanpage to jest projekt jeszcze... Co to jest ludonarrator? Ten, co to jest? To jest studencki. On się tak nazywa, tak? Na Twitterze czy gdzieś, bo ja nie znam. To projekt, okay. Kiedy ja tym groznastem się na sobie zajmowałem. Ale teraz go aktywowałeś. Aktywowałem, tak. Najlepszy film. A, to on, rzeczywiście. A. Kanale obecnie nagrałeś, inspirując się moją osobą. Tak, tak, tak. Dokładnie. Zainspirowałeś to nie wiem, po co uciekać od tego. No, no wiesz, Karol, no możesz mnie nie lubić. Ja jestem ludoreaktorem. Coś nie podobać. Tak? Ktoś może być, wiesz, nie zgadzać się z konkretnymi poglądami, ale mimo wszystko nie ma sensu uciekać od tego, że nawet kontrowersyjne poglądy mogą forsować ciebie do rewizji twoich lub do nasilenia twoich i przedstawiania ich szerszej publice. I to a jest jak właśnie myślisz? Przepiękny efekt echa wydarzeń. Dlaczego mój materiał... Nie, no ten konkretny materiał kliknął się w przeciwieństwie do poprzednich. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam ciszak? Czy tak. Właśnie dlatego, tak. Że tytuł jest na tyle ekspresyjny. I moje konto twitterowe było na tyle wczoraj zaktywizowane, że po prostu ludzie przyszli naturalnie, bo ja... Jezus Maria. Dlatego on myśli, że te 200 osób trzeba było zostawić do robienia kawy w korporacji. Jak wierzy w takie rzeczy. Dał kiszaka w tytuł czy coś. Pewnie na miniaturę. Dlaczego te wyświetlenia? Jeszcze coś tam go wyzywał, tak? W tytule, że mordę se czymś wyciera. Ciekawe, o co chodzi. Ciekawe. Ja znam odpowiedź na to pytanie, bo widzę źródło aktywności. I wydaje mi się, że jasne, część osób od kiszaka, na pewno tutaj od ciebie, tutaj na pewno przyszło. Ale większość. Ale ta. Dobra, z drugiej strony ja nawet nie wiem, jaki on ma kanał. Może on ma duży kanał. Wy napiszcie teraz. Ja o nim nie słyszałem nigdy. Opierać na danych statystycznych źródeł aktywności, ponieważ możesz wzbudzić w kimś poczucie istnienia takiego mały, materiału okay. I on nie kliknie z konkretnego to linku. To dużo prawda? Więcej wyświetleń zrobił niż inne jego filmy? Daj ktoś link do jego kanału. Słuchaj, jeśli chcesz pozostać w tym efekcie aureoli, to spokojnie możemy zakończyć tę dyskusję wnioskiem. Miał 200 subów, jak nagrywali ten film, a... Że jesteś moją inspiracją, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja nie o to mi chodzi, nie? Czekaj. Pokaż mi go. Tysiąc, trzysta, 500.
17 tysięcy. Wiesz co? Ludzie z Twittera przyszli, tak? Ludzie, 200 osób, które zwolniono z korporacji przyszło. No i tam reszta, to wiesz. No, może ktoś od ciebie przyszedł, tak? Czym jest ludologia, jak polski tu wyciera nią sobie mordę? Kiszek. Nikt od Kiszek. Może tam 1%. Dzięki Miaumias za primę, witam. Bez sensu. W sensie, czemu on nawet tego nie może przyznać? Ja w tym nic oczywiście złego nie widzę, że dał clickbait i dał Kiszaka i tak dalej. Ale czemu on tego przyznać nie może? Wiesz, że ci po prostu pragnę coś, Karol, wytłumaczyć, czego mi się wydaje, że możesz i ty, i zarówno dużo innych osób nie rozumieć. Że czasem słucham. Coś, co ci się Artur, może wydawać jeszcze Dark Souls 2, patologiczne, idiotyczne, albo niezwiązane z twoimi poglądami, może mieć główny cel zmuszenia ciebie do zastanowienia się nad tymi konkretnymi poglądami, rozumiesz? Co dziś będzie uwierz grane? Mi, że ja myślałem przepraszam, o poglądach Artur, lubię wielu, Dark Souls wielu lat. To nie jest tak, że ja narodziłem się dwa miesiące... Uczenie ma streama, ciekawe, co kulawy mu zrobił. Nie pisz tak. Ja nie mam dramy z Mamonem, więc nie pisz tak. Miesiące temu, kiedy zacząłeś tworzyć swój kontent, nie zacząłeś. Naprawdę, to jakby... nie wiem, czy chce mi się dalej bawić w tę narrację. Nie, jeśli po prostu próbuję, Karol, przekazać clue mojego kontentu. Clue mojego kontentu jest takie, ja wiem, jaki że... Jest nawet ostatnio jeżeli... sprawdziłem i nie mam bana u Mamona, a często reagujemy na jego, jak gra w Dark Souls, jak grał w Sekiro, więc no... Jeśli robię to szokując, to cieszy mnie, że dociera to do innych osób, wiesz? Super, ale ja rozumiem twój content, ja rozumiem konwencję, ja rozumiem, nie. że to przynosi tobie pożądany efekt, ale nie podobają mi się pewne elementy twojej działalności. Mhm. Jeden z nich nakreśliłem w moim materiale, czyli sposób, w jaki mówisz o ludologii, nawet jeżeli kryjesz się za memem, jeśli kryjesz się za emotą na czacie. To mi się nie podobało, dlatego postanowiłem potraktować to jako punkt wyjścia do mojego materiału o ludologii, który miał powstać tak czy siak. Ale tak, dzięki tobie powstał, z wykorzystaniem również kontekstu współczesnego ludologicznego, tak? Ja parę miesięcy temu jeszcze nie wiedziałem o tym, że ludologia w kontekście, powiedzmy to, ciszakowym... A warto oglądać film tego Ludonatora? Czy nie? Istnieje, czy tam YouTube'owym. Ale istnieje i pomaga mi ona... W sformułowaniu tego materiału wydaje mi się nieco celniej i w taki sposób, że może, okay. może ten materiał trafić do ludzi, którzy o tej ludologii od ciebie coś tam słyszeli, ode mnie mogą się dowiedzieć, czym ona jest. Może im się to nie spodobać, tak? To tobie może im się to spodobać, mogą kupić tę książkę, tak? Ja Jasne. Tak, by the way. Ale... A teraz patrz, Karol, czy nie wydaje ci się, że sensowniejsze byłoby na przykład zamiast na siłę próbowanie tworzenia opozycji, biorąc pod uwagę fakt, że możemy mieć... Czekaj, co to jest? So I can repair... Kiedy grasz granie 3, nie ogrywając jedynki i dwójki. So I can repair that car. Oh, for fuck's sake. A czemu nie I don't even know if they're chasing me, like when I'm here. Co to I jest? I don't think this car can be repaired. Stop. I'm wasting. He's trying to shoot me with a shotgun! I need to run. I don't care about this. No! He shot. Dude, how does this game work? I don't understand. I leave the house, I get shot. I go to the basement, I get chased. I go to the roof, I get chased. I don't understand how this game works. There's no mechanics to this game, man, because I can't even hear the sound. Nawet ja nie jestem taki głuchy. Podobny cel lub nawet taki sam cel? Stworzenie razem czegoś ciekawszego? Zobacz, sam nawet w komentarzu ciebie napisałeś, że za dzieciaka oglądałeś bardzo dużo materiałów Roya, prawda? Zobacz, tak, tak. w jaki sposób Roya negatywną sytuację ewoluował w pozytywną sytuację. Roya Koleś miał dramę z Kiszakiem? Nagrał materiał o nim, jak to upadł no, jako twórca i dlaczego nie będzie miał możliwości podniesienia się. Nie skończymy chyba razem w jednym podcaście, ale naprawdę dlaczego? Nie o to mi chodzi. No ale nie, no jak nie skończymy razem w jednym podcaście, jak właśnie skończyliśmy. Tak, dyskutujemy, ale nie mam potrzeby do tego, żeby co tydzień się z tobą spotykać i rozmawiać z tobą na różne tematy. Ale to ja nie mówię, żeby się mamy wiesz, co tydzień spotykać, wiesz, czasem można... Codziennie. Nie, jakby ci no, to powiedzieć, no nie musisz stary wziąć ślubu, jak się chcesz z kimś ruchać, no nie? Przyszedłem tutaj właśnie w ramach pewnej uczciwości, wiesz, właśnie po to, żeby dać ci odpowiedź i właśnie po to, żeby ustosunkować się twoją publiczność do mojego materiału. A powiedz mi, skąd w ogóle widziałeś ten komentarz o Roju? Jaki komentarz o Roju? No mówiłeś, że oglądałem dużo materiałów Roya w komentarzu. No u ciebie jest to w komentarzu. A kiedy czytałeś komentarze? No, pewnie. Kiedy? No wcześniej, jak już tylko miałeś to opublikowane, już wczoraj to widziałem. Znaczy wczoraj tego komentarza, nie wiem czy to było wczoraj czy dzisiaj, ale tak, przeglądałem komentarze. Nie, a nie, tak się tylko pytam, bo ten komentarz tak naprawdę wyszedł dzisiaj. Tak. Po premierze tego materiału, więc co, czytałeś tak, komentarze dokładnie. Przed tym, jak go oglądałeś na streamie? No oczywiście. W tym wypadku oczywiście byłem ciekawy, jaki jest odbiór ogólny.
A nie oglądałeś materiału przed tym, jak go oglądałeś na streamie? Widziałem jego fragment u Bonkola, bo byłem dzisiaj u Bonkola na streamie. Ba, nawet jednego mojego widza wyciągnąłem ze streama Bonkola, gdzie napisał coś na mój temat i bardzo szeroko udziela się w mojej społeczności. I go zapytałem, czy faktycznie tak myśli. Dobra, okej. Okay. Jakaś drama off-stream była? Tyle mi wystarczy. Jezus Maria, ty. Okay. Ale nawet nie wiem, próbujesz insynuować, że na przykład screenshotałem to, czy co? Nie, ja nic nie sugeruję. No, może tak było. No nikt tego nigdy nie będzie wiedział. Ja miałem pewne prawo do piłoszy, proszę bardzo. Tak, nawet jakby oglądał, nie rozumiem, to mam jakiś... Dobra, Karol, czy coś jeszcze mamy w kwestii podsumowania? Nie, myślę, że nie. Może lepiej, no tak. Dobrze, że wszystko dzisiaj omówiliśmy, nic nam nie zostało na przyszłość, może, nie wiem. Mhm. A ja mam jedno pytanie jeszcze tylko. Słucham. Czy jeżeli ja napiszę pracę naukową, która wyda jakaś uczelnia odnośnie ludologii i ją inaczej zinterpretuje, no. Czy weźmiesz ją wtedy pod uwagę? No tak, jakby inna interpretacja i polemika jest czymś całkowicie... Co? Przyszłość może, nie wiem. Mhm. A ja mam jedno pytanie jeszcze tylko. Słucham. Łukasz, mam nadzieję. Czy jeżeli ja napiszę pracę naukową, która wyda jakaś uczelnia odnośnie ludologii i ją inaczej zinterpretuje, czy weźmiesz ją wtedy pod uwagę? No tak, jakby inna interpretacja i polemika jest czymś całkowicie naturalnym i zwykle najciekawszym, kiedy czytasz inne take'i niż te klasyczne. A czy muszę to zdefiniować typowo naukowo i wydać to pod sztabem jakiejś uczelni? Słuchaj, nie musisz mieć papieru, nie musisz mieć wykształcenia ludologicznego, żeby napisać ciekawą analizę, która mogłaby być nazwana ludologiczną. Naprawdę, to nie jest jakiś żaden gatekeeping, to nie jest snobizm. Jeśli chcesz, to pisz i mogą z tego wyjść fajne rzeczy. Naprawdę, to nie tu leży problem. Okej, okay. No to kurde, super. Otworzył, wyszł. I wysyłaj. Mhm. A forma na przykład wideo też jest akceptowalna, czy nie? Tak, tylko wtedy będziemy musieli zastanowić, czy to nie materiał popularno-naukowy, prawda? Bo dzisiaj to był definicyjny impas. Okej, okay, dobra. No to co, Karol? Trzymaj się, do zobaczenia. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Podsumowanie i podsumowanie na Twitterze. No to po rozmowie jesteśmy. Nie wiem, co wam więcej mogę powiedzieć. Ja widziałem, czemu tutaj... my to całe obejrzeliśmy? Miał być fragment, widzu, miałeś mnie trzymać. Moderatorzy, bardzo dobrze, widzowie działali. Brawa dla moderatorów, widzowie. Oczywiście nie ma sensu takich inwektyw wyrzucać na czat. Co wam mogę powiedzieć? Chcielibyście chwilę pogadać na ten temat? Ciekawi was to? Jakie jest, nie wiem, macie wy jakieś przemyślenia? Chcielibyście coś dodać? Ciekawy jestem, serio, co wy o tym myślicie? Porozmawiamy sobie chwilę teraz o tym. No, ja wam powiem, że finalnie, naprawdę, mam ogromne, ale to bardzo ogromne wrażenie, że to się spłyca do różnicy, do ogromnej różnicy światopoglądowej i no tak. Różnicy mojej, która jest związana z nieakceptowaniem autorytetów oraz... A widzisz, i po 7 minutach już to wywnioskowałem. Co oznacza to, że jestem geniuszem? Tak. Tak, jestem geniuszem, bo jestem, mam 2000 lat i miałem kiedyś się nauczyć być geniuszem. Z kimś, kto bardzo mocno kieruje się... Nie geniuszem też. Ale ustalonymi zasadami i uważanie za niepodważalne. Bardzo takie widzę. Która godzina? 22:10, jak coś. Duże wrażenia. No, niestety, chyba będę zmuszony napisać książkę. Ale przez moją dyslekcję ta Amanda mi w niej przecinki powstawia. Już pan ludonarrator zdążył podsumować dyskusję na Twitterze. Wpajone? Polecam sprawdzić. Szkoda, że dyskusja ludologii i definicji nauk różnorakich musiała przejść przez publiczne branie już dawno wybranych brudów, ale mogę się tego spodziewać? Co? Ej, nie, widzowie, jestem pierdolnięty, czy to Karol sam pierwszy zaczął wyciągać takie rzeczy? Ja jakoś źle to odczytałem? Dlaczego jest tak zawsze, kurwa, z ludźmi z Twittera, z którymi rozmawiasz? Typ pierwszy zaczyna argumentować to, co mówię i kwituje to, albo ja mam taką prezencję w internecie, bla, 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 bla. Czy mówi, że wyciągamy pranie brudów? Małżeńskie. No, kurwa, nie, no serio. I teraz dalej drama będzie trwać, tylko będzie czytał jego posty. No dokładnie, tak było, nie? Ja to muszę obejrzeć jeszcze raz. Nie ukrywam, ciężko się tego słuchało, tak jak mówiłem, zostałeś przekrzyczany przez niego, na każdy swój argument miał jakiś unik. Trochę szkoda, że doszło do tej dyskusji, bo przyniosło więcej szkody chyba, ale muszę przyznać, że faktycznie jednym Kiszek miał rację. Ale to też znowu dochodziło do tego, że ja mówiłem, żeby mi nie przerywał. Ja panu nie przerywałem! Ma pan dowód? Ja czytam, on ma pan dowód? Kurwa, to już takie... Twój materiał może momentalnie był zbyt pasywny, agresywny, kiedy można było w jego kierunku pójść bardziej edukacyjnie, pokazać mu, że co można zrobić więcej. Nie wiem, czy by to dotarło do niego, może nie, ale to by była ciekawa próba. A, to patrzcie, to jest manewr Krzyśka tak zwany, czyli że celem jest nauczenie mnie czegoś, kurwa. Celem tworzenia filmów na mój temat i tworzenia twitterowych postów jest nauczenie mnie. To w dobrej wierze dla mnie to jest robione. No kurwa, to są totalne odkleje, to są takie odkleje.
No tak, Karolu, mogłeś się tego spodziewać, że dostaniesz odbitkę? Kto by się tego mógł spodziewać? Ja pierdzielę. Jakie spotkanie na... A, Boże. No tak, wiemy, coś tam poszło. Jest, nie mogę, w dupę, no nie mogę. Anonimowi... No tak, Karolu, mogłeś się tego spodziewać, że dostaniesz odbitkę? Kto by się tego mógł spodziewać? Jako muzykolog z wykształcenia zabrakło mi takiego jednego prostego argumentu podczas odbijania piłeczki. Czego forma recenzji nie jest ludologią? Bo raz osoby postronne mówiły, ty jesteś na muzykologii, to powiedz fachowo, czy ta piosenka jest dobra, czy nie? Nie do... Muzykologia i wtedy możesz określić, czy piosenka jest dobra. Ciekawe. Skończone. Lekki chaos, jednak wybił mi parę oczywistych przykładów i też z ręki. Jak wyszło, nie mi to ocenić, gadają to sobie wszystko, więc pewnie zależy od punktu siedzenia. Twój materiał byłby lepszy, jakbyś zrobił go wspólnie z Kiszakiem. Natomiast obwinienie pracowników najniższego szczebla za jakość gry jest mało przemyślane z jego strony. To jak pewność, że 200 pracowników zostało słusznie zwolnionych z jego korpo. A to kogo mamy obwiniać? Za chujowe gry. No kurwa, nie idźmy tą narracją. No ktoś stoi za tym. Ciekawa dyskusja, mimo wszystko z swojej strony największy minut, że dawaj znać oponentowi o swoim braku sympatii do niego. Trochę to stawiało cię w złym świetle. Jeśli takie sprawiłem wrażenie, to bije się w pierś. Warto jednak pamiętać, że byłem nie na swoim terenie, trochę chyba w pozycji tak, defensywnej i rekreacyjnej. Pewne mechanizmy działania są naturalnie automatyczne. Może mi ktoś do kurwy nędzy wytłumaczyć? Ja... Czyli co? Do kogo mam obwiniać? Za chujowe gry. No kurwa, nie idźmy tą tak, narracją. Party, ktoś stoi za tym. Ciekawa dyskusja, mimo wszystko z swojej strony największy minut, że dawaj znać oponentowi o swoim braku sympatii do niego. Trochę to stawiało cię w złym świetle. Jeśli takie sprawiłem wrażenie, to bije się w pierś. Warto jednak pamiętać, że byłem nie na swoim terenie, trochę w pozycji defensywnej i rekreacyjnej. Pewne mechanizmy działania są naturalnie automatyczne. Może mi ktoś do kurwy nędzy wytłumaczyć? Jak tworząc materiał na czyjś temat, stajesz w pozycji defensywnej? Czy ja jestem pierdolnięty? Serio, czy ja kurwa, czy mój autyzm już w ogóle przekroczył skalę i robi drugie okrążenie na autyzmometrze? Jak można postawić się w pozycji defensywnej w momencie, gdy zaczynasz robić pasywno-agresywny materiał na czyjś temat? Nie mu chodzi stream. Ja rozumiem, o co mu chodzi, no ale kurwa. No to jednak ty wyprowadzasz pierwszy atak. Ty wyprowadzasz pierwszy atak, co prowadzi do bitki. Nie możesz postawić się w pozycji defensywnej, gdy to ty zaczynasz starcie. Kilka materiałów na kilka tekstów na mój temat na Twitterze. Film potem na mój temat o tym, jak sobie wycieram mordę ludologią. A potem jak ja mówię, dawaj, chodź, pogadamy o tym na Discordzie, to typ zagrywa kartę ofiary, że przychodzi do pozycji defensywnej. No to kurwa, albo kogoś zaczepiasz. No nie wiem, to tak jakbyś podszedł do dresa, napluł mu w pysk, dostałbyś w mordę i byś powiedział, o kurwa, ty musiałem przejść do defensywy. No, jak sam zaczynasz, no to nie jest defensywa. Nie, no to jest kurwa, serio, ja jestem pierdolnięty, totalnie. Nie jestem ludologią, jestem pierdolnięty po prostu. Ja żyję w jakiejś innej kurwa koniunkturze świata. Ja bez kitu jestem jakąś totalną patologią, kurwa. Jestem totalną, pierdoloną patologią. Ale jeżeli to tak wygląda, to cieszę się, że nią jestem. Kurde. Czekaj, co ty mówisz, mam obejrzeć? 10 minut trwa. Znalazłem. Przeglądałem sobie coś, no nie? Przeglądałem sobie, widzowie, wszystko o sporze ludologicznym, narratologicznym. I słuchajcie, jaką znalazłem pracę. Marcina Petrowicza, Polaka. Odnośnie ludonarratywizmu i proceduralizmu bogosta na tle sporu ludologicznego. Czy widziałem to? Na mądre regułach. To jest. Zamiast poprzez słowo mówimy pismo, obrazy lub... Czyli w skrócie gry się różnią od filmów tym, że gałąb ruszasz i się ludzik w grze rusza, ta? Dobrze. To, słuchajcie, elementów fabularnych lub narracyjnych, takich jak pismo, obrazy lub film. To w skrócie, że mechanika w grze to też ludologia, no to chyba oczywiste, no skoro jest nauka o grach, no to bierze wszystko, co jest w grze, a nie tylko fabułę, no. Czajcie to? Czyli nawet mniej ważna jest fabuła niż... Więc widzowie, teraz bez żadnego problemu tak? Możemy mówić o ludologii, której główną osią, głównym nurtem, głównym fundamentem, głównym filarem jest, słuchajcie, retoryka proceduralna. To, co robię ja względem gier komputerowych, to jest ludologia z naciskiem na retorykę proceduralną, która... No ale to nie jest oczywista rzecz, że mechanika jest ważniejsza, bo gdyby nie mechanika, to byś oglądał film, więc po co jest nauka o grach, skoro są filmy? Największy filar przypisuje zasadom mechanicznym oraz, jak tak jak zostało to tutaj ujęte, ogólnemu zestawu zasad, który został przygotowany, byśmy mogli czerpać przyjemność oraz zabawę z grania w gry komputerowe. Ja wam wstawię, słuchajcie, link do tego artykułu, ale wiecie co? Ja mam takie jeszcze jedne finalne przemyślenie a propos tego wszystkiego i to mnie najbardziej dziwi. W tym wszystkim najbardziej dziwi mnie to, ja jak osoba, która postawiła się pod stroną, powiedzmy... Ale to japońska gra, Mario, czy włoska? Japońska chyba, nie?
Więc to może być demon, bo oni tam wszystko same demony są w tej japońskiej mitologii. Nauki, a może nie nauki, a czyjejś akademickiej, całkowicie zgatekeepowała możliwość przedefiniowania czegoś, spojrzenia na coś z zupełnie innej strony. Ja uważam, że szybko, co znaczy ludologia, bo mnie popieprzy, no w skrócie to nic nie oznacza, bo każdy ma to w dupie, więc wymyślamy ze swoje definicje. Było podejście, które było antynaukowe, całkowicie, ponieważ jakakolwiek filozofia, a raczej ogólna podstawa filozofii, będzie mówiła o tym, byśmy myśleli i próbowali interpretować oraz przedefiniowywać obecne standardy. Myślenie pod kątem postępu i tworzenie nowych założeń, które mogą okazać się lepsze, ponieważ jeżeli byśmy na jakimkolwiek etapie... Ile dziś wody wypiłem? Mało chyba. I na laurach. A ile trzeba? Wszystko już zostało wynalezione, wszystko już zostało zdefiniowane, wszystko zostało już opisane, wszystko zostało już zinterpretowane, to byśmy pewnie skończyli na erze kamienia łupanego. I mnie bardzo, ale ile? To bardzo mocno dziwi fakt, jeżeli ktokolwiek, i nieważne z jakiego jest kręgu, czy to jest koleś na YouTubie, czy to jest patus spod klatki, czy to jest twój stary, czy to jest badacz naukowy, czy to jest doktor, czy to jest osoba pisząca licencjat, będzie próbowała interpretować coś pod innym względem, to ja nie widzę w tym nigdy nic złego, jeżeli ma to jakąkolwiek podstawę logiczną. Ale strasznie, ale to strasznie irytuje mnie to, bo mi to przypomina podejście, które pamiętam ze szkoły, gdzie na przykład dużo się mówiło o nadinterpretacji. Co to jest kurwa nadinterpretacja? Jak możesz znadinterpretować dzieło? Jak możemy mówić... Fakty można jakieś znadinterpretować, że ktoś poszedł kupić nóż, a ty nadinterpretujesz, że chce kogoś pewnie ubić. Rozumiesz? Ale dzieło jak można? Nie wiem, błędnie czy coś i wtedy to się tak nazywa. No, ciężko powiedzieć. Nie pamiętam czegoś takiego ze szkoły w sumie. W sensie było coś takiego, że jak była interpretacja wiersza i był ten mem, że nawet autor nie miał tego na myśli, no to tak, to było coś takiego, że z góry jest narzucona już interpretacja jakiegoś wiersza i nie można myśleć inaczej, co jest debilne, bo wiersz czy inne coś, co jest otwarte jakby interpretacja, no to każdy jak chce to powinien interpretować, tak jak chyba to odczuwa, nie? A nie z góry jeden klucz odpowiedzi. W kontekście na przykład poetyki o nadinterpretacji, skoro interpretacja jest częścią tego, co my możemy odczuwać podczas Czemu on gada to, co ja? Czemu ty gadasz to, co ja? Jak ja to mówię? I jeszcze to 2 dni temu powiedział. Analizy konkretnego poematu w tym wypadku, prawda? Wiersza, książki, czegokolwiek innego, muzyki. I jakie to jest po prostu... Słuchajcie, to jest myślenie jak ze średniowiecza, naprawdę. To jest myśl, która całkowicie... Ale tak, to zgadzam się z tym, że w szkole... I to był taki już mem, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, że... Znaczy mem. Wtedy memów nie było, rozumiesz? Ale ten, że się śmiali wszyscy, że wszystko musi być pod klucz odpowiedzi. I to była duża wada ogólnie tego wszystkiego, zwłaszcza rzeczy otwartych. I się zastanawiam, czy w szkole się coś zmieniło od tamtego czasu, czy teraz jest większa wolność myślenia, czy dalej. I masz interpretować tak, jak ktoś sobie wymyślił klucz odpowiedzi, bo inaczej jest źle. Jeżeli tak nadal jest, to jest do dupy. Bo różnie można odczuwać różne rzeczy. To zależy może nawet od tego, w jakim wieku czytasz daną książkę. Ja pamiętam, że czytałem jakąś lekturę w szkole i gówniano to odebrałem, w ogóle mi się też nie podobało, bo trzeba było to na siłę, a później czytałem to z własnej woli i zupełnie inne odczucia. I co teraz? Źle to zrobiłem, bo nie było pod klucz? To jest właśnie problem tego wszystkiego duży. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!